Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Centrum Społeczności Żydowskiej, JCC Kraków. Witam naszą gościnę i gości, którzy w Państwa obecności będą wspólnie rozmawiać na temat jednowymiarowości debaty o zagładzie. Spotykamy się na kilka dni przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. I ja bardzo się cieszę, że akurat w naszej siedzibie możemy tą dyskusję przeprowadzić. Poprowadzi ją dr Sebastian Reja, który za momencik przedstawi nasze grono dyskutantów i dyskutantki. Natomiast ja chciałabym Państwu dosłownie kilka słów na temat naszego moderatora przeczytać. Dr Sebastian Reja, badacz zagłady w kontekście historyczno-socjologicznym. Jego praca doktorska na temat wpływu Holokaustu na tożsamość Żydów polskich i amerykańskich została opublikowana w 2011 roku. Przez 11 lat pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2019-2023 kierował Środkowoeuropejskim Biurem Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Jest autorem hasła Holokaust w Encyklopedii Powszechnej Paweł. Ja mam przyjemność pracować razem z doktorem Rejakiem. Bardzo dziękuję, że Sebastianie będziesz prowadził tą rozmowę, tę debatę i już wyłączam ten mikrofon, bądź oddaję mikrofon panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że w instytucji, do której niedawno dołączyłem, kilka miesięcy temu, znalazła się przestrzeń, i to nie w sensie fizycznym, ale w sensie misji, znalazła się przestrzeń do tego, żeby rozmawiać na tematy trudne, ale potrzebne. Czy jesteśmy skazani na jednowymiarowość debaty o zagładzie? To temat, który jednocześnie zawiera w sobie pewną tezę. Ja za chwilkę do tego wrócę. Witając Państwa, chciałbym przedstawić naszych dzisiejszych uczestników, uczestniczkę i uczestników dyskusji. Pani Bożena Szajnok, doktor habilitowana historii, profesor w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski, historii stosunków polsko-izraelskich, dwudziestowiecznej historii Żydów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 roku. Autorka m.in. książek Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946. Autorka obszernej rozmowy z Władysławem Bartoszewskim w jego książce Polacy, Żydzi, okupacja oraz książki Polska wobec Izraela po II wojnie światowej z historią i Moskwą w tle. Po mojej lewej stronie Piotr Tojański, doktor habilitowany, profesor uczelni w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, doradca akademicki w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, były kierownik studiów podyplomowych Totalitaryzm, Nazizm, Holokaust. Badania prowadzi z zakresu najnowszej historii Żydów polskich i dydaktyki historii, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji o Holokauście i przemian pamięci o Auschwitz w okresie PRL. Jest współautorem pierwszego w Polsce programu i podręcznika do nauczania o Holokauście. Jeśli dobrze pamiętam, 2003 rok, pierwsze wydanie, Holokaust, zrozumieć dlaczego. Pionierska i przełomowa książka dla głównie nauczycieli, ale też młodzieży. Członek polskiej delegacji w Międzynarodowym Sojuszu na rzecz pamięci o Holokauście. I po prawej stronie Marek Wierzbicki, profesor doktor habilitowany nauk społecznych, historyk i politolog, w latach 1991-2013 pracował w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pracownik naukowy w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w Instytucie Pamięci Narodowej, oddział IPN w Lublinie, delegatura w Radomiu. W latach 2020-2021 dyrektor Biura Badań Historycznych IPN, profesor tytularny od 2018 roku, badacz dziejów dwudziestowiecznej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskiego Państwa Podziemnego i relacji polsko-żydowskich, także w okresie II wojny światowej. Chciałbym Państwu króciutko bardzo wytłumaczyć, dlaczego ten temat w ogóle i też dlaczego chcemy do niego podejść troszkę szerzej niż tylko skupiając się na
na II wojnie światowej i Holokauście. Tak jak wspomniałem, ten temat zawiera w sobie pewną tezę, a ta teza jest taka, że ta nasza dyskusja publiczna, debata publiczna o zagładzie jest jednowymiarowa i przez jednowymiarowość, jeśli Państwo uznacie, że macie inną opinię na ten temat, a nie musimy przed naszą publiką udawać, że się nie znamy. Znamy się i z chęcią, jeśli będziecie mieli jakąś krytykę samego tematu, to myślę, że to będzie świetny wstęp też do debaty. Więc w tym tytule, teza zawarta w tym tytule, chodzi w niej o to, że ta jednowymiarowość zagłady polega na tym, tak jakbyśmy mieli układ współrzędny w matematyce, tylko po jednej osi się poruszamy i właściwie skupiamy się na dwóch skrajnych krańcach tej osi, załóżmy osi X. Widzimy obraz spłaszczony zagłady i w tym spłaszczonym obrazie naszą uwagę, co też jest pewnie dość charakterystyczne dla ludzkiej percepcji, że przykuwa naszą uwagę to, co skrajne, być może nietypowe, albo bulwersujące, albo zaskakujące, in plus, in minus. I to są postawy skrajne polskiego społeczeństwa wobec Żydów w okresie II wojny światowej, ale nie tylko, bo wojna to jest pewna, jak można by porównać do pewnej narośli. Spadła na Polskę, mówiąc trochę w przenośni, ale nie w jakąś próżnię. To znaczy II wojna światowa zastaje Polskę w jakimś kształcie mentalnym, jakieś są stosunki społeczne, jakieś poglądy mają ludzie, coś o sobie myślą, czują i podobnie jest po wojnie. Wojna nie zostawia Polski w sensie społecznym jakiejś jałowej. Społeczeństwo jest dotknięte i można powiedzieć przeżarte tym, co przeszło przez wojnę. Dlatego będę prosił naszych rozmówców, żeby troszkę szerzej odnieśli się do tego i po pierwsze, czy zgadzają się, że z taką tezą, że w tym dyskursie publicznym, takim popularnym, bo oczywiście historycy w specjalistycznych pismach, które czyta 15, może 18 osób, debatują o różnych niuansach, oczywiście. Natomiast w debacie publicznej ja uważam, że dominują te elementy skrajne, bez czasu lub miejsca lub zainteresowania tym, co pomiędzy, ale też kontekstem, skąd się biorą te postawy skrajne, przy czym chciałbym od razu uprzedzić, tłumaczenie skąd się biorą postawy skrajne w żadnej mierze nie musi oznaczać usprawiedliwiania. Historyk nie musi podawać usprawiedliwiania tego, co analizuje, ale gubimy procesy społeczne. Opisujemy, wymieniamy jakieś fakty, liczby, jedwabne, Markowa, Ulmowie, Laudańscy, 200 tysięcy Żydów zamordowanych przez Polaków, a może milion Polaków ratowało. Nie ma tam kontekstu, nie ma niuansu. Chciałbym zacząć od ciebie, Marku, gdybyś mógł wprowadzić nas do tej dyskusji, zaczynając od okresu międzywojennego, bo myślę, że o II Rzeczpospolitej podobnie się mówi. Albo jest zachwyt, jaka to była wspaniała koegzystencja, te polsko-żydowskie miasteczka, gdzie krawiec żydowski z polskim nauczycielem się przyjaźnili, albo fala pogromów i też bardzo mało pomiędzy. Zgadzasz się? Tak czy nie? Dlaczego? Ja przede wszystkim zgadzam się z tym stwierdzeniem, że czarno-biały obraz historii jest oczywiście ahistoryczny i nieprawdziwy, ponieważ on deformuje rzeczywistość istniejącą w przeszłości, bo lekceważy to, co najważniejsze dla zrozumienia niepowtarzalności przeszłych wydarzeń, czyli konteksty i niuanse. Nasza rzeczywistość nie tylko w przeszłości, ale i dzisiaj jest wielowymiarowa, jest pełna niuansów, różnych kontekstów, więc gdybyśmy chcieli też dzisiaj tę rzeczywistość pojmować w sposób czarno-biały, na przykład widząc tylko ekstrema z jednej i z drugiej strony, oczywiście nie dalibyśmy prawdziwego obrazu rzeczywistości. Tak więc myślę, że to spostrzeżenie, że rzeczywistość jest bardzo skomplikowana i bardzo trudno ją zrozumieć i opisać, powinno towarzyszyć każdemu historykowi. I jeżeli jeszcze tego nie przeżył, to powinien czym prędzej to przeżyć, to zadziwienie nad poziomem skomplikowania przedmiotu badań, czyli właśnie tych przeszłych wydarzeń, przeszłych procesów, że bardzo trudno jest je zrozumieć
jednoznacznie opisać. I oczywiście taki czarno-biały obraz to jest obraz jednostronny i tego powinniśmy na pewno unikać. Jeśli mówimy o stosunkach polsko-żydowskich, tutaj podałeś przykład okresu międzywojennego, to myślę, że powinniśmy przede wszystkim pilnować tego, aby w patrzeniu na te relacje, na te stosunki nie ulegać pokusie jednostronności. A jednostronność to jest jakby patrzenie z perspektywy tylko jednej strony tych relacji, albo tylko z polskiej, albo tylko ze strony żydowskiej. Tymczasem myślę, że uczciwe badawczo podejście polega na tym, żeby pokazać obydwie perspektywy, niekoniecznie się z nimi identyfikując, niekoniecznie je usprawiedliwiając, ale rozumiejąc, że były takie, a nie inne. Zresztą tutaj obecna tutaj profesor Bożena Szajnok tak do perfekcji opanowała właśnie pokazywanie racji obu stron, chociażby opisując stosunki polsko-żydowskie po II wojnie światowej. Właściwie strasznie trudno jest byłoby opisać te właśnie relacje w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Ja podam taki jeden przykład. Tak naprawdę, kiedy zastanawiałem się, jak wyglądały stosunki polsko-żydowskie w okresie międzywojennym, wpadła mi do ręki właśnie nie książka, maszynopis książki profesora Kenneta Mossa ze Stanów Zjednoczonych pod tytułem Niewybrany lud, żydowskie rozliczenia polityczne w międzywojennej Polsce. I tam on napisał rzecz taką tak prostą, ale tak genialnie prostą, że dłuższy czas nad nią myślałem. On napisał po prostu tak. Nie sposób zrozumieć historii Żydów w państwie polskim, jeżeli nie poznamy historii Polaków. Jeżeli nie zobaczymy, w jakim otoczeniu Żydzi żyli, kto ich otaczał i dlaczego takie, a nie inne prezentował postawy. I tam ta książka miała zresztą różne takie bardzo zdroworozsądkowe spostrzeżenia, które dają do myślenia. Na przykład to, że trudno powiedzieć, że Polacy w przedwojennej Polsce byli w większości antysemitami, ponieważ gdyby tak było, to by całe dwudziestolecie międzywojenne rządziła narodowa demokracja, która antysemityzm miała na sztandarach. Tymczasem ona rządziła, no z różnych powodów, ale rządziła tylko bardzo krótki okres czasu na początku lat dwudziestych. I właśnie w tej książce zobaczyłem, jak można spojrzeć w sposób uczciwy na problematykę stosunków polsko-żydowskich, dostrzegając pewne kwestie, pewne fragmenty rzeczywistości, które mogły na te stosunki wpływać. Właśnie autor tej książki postawił bardzo prostą tezę, zresztą chyba już znaną wcześniej, że te stosunki ogromnie popsuły się na skutek wielkiego kryzysu gospodarczego, kiedy Polska jako państwo biedne została dotknięta tym kryzysem bardzo mocno i w związku z tym nastąpiła rywalizacja między Polakami a Żydami o te ograniczone zasoby materialne, co spowodowało ogromny wzrost nastrojów nacjonalistycznych wśród Polaków, a potem już polskie władze się dostosowywały do, można powiedzieć dzisiejszym językiem, do swojego elektoratu i wyszło to, co wyszło w druga połowa lat 30., czyli już akceptacja haseł narodowej demokracji przez rządzącą sanację. Więc myślę, że to spostrzeżenie, że trzeba patrzeć na obydwie strony stosunków i patrzeć przez pryzmat ich perspektyw jest rzeczą oczywistą, ale na przykład pamiętam takie wydarzenie, uczestniczyłem w konferencji na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie wojny i tuż po wojnie, kiedy był panel na temat stosunków powojennych polsko-żydowskich, w pewnym momencie wstałem i powiedziałem, że paneliści tak naprawdę mówią cały czas tylko o jednej stronie, znaczy opowiadają o stronie żydowskiej, nie mówią o stronie polskiej i o jej jakby, z jej punktu widzenia. No jeden z badaczy, bardzo uznany, zresztą powiedział, no jak to, no stosunki polsko-żydowskie to jest antyżydowska przemoc. I on skończył tylko na tym. Ja się z tym akurat nie zgadzałem, bo uważałem, że trzeba też zobaczyć sytuację Polaków w okresie tuż powojennym i ich spojrzenie na rzeczywistość i również na mniejszość żydowską. Co jeszcze bym proponował? Oczywiście no, takie rzeczy dość oczywiste, które niestety media kochają. No, generalizacje, uogólnianie postaw. Jeżeli widzimy chociażby w mediach społecznościowych ciągle informacje, że Polacy to to, a Żydzi to tamto. No to nieraz się tak sam siebie pytam, no którzy Polacy i którzy Żydzi? No, nie ma takiej sytuacji, żeby w jednej społeczności wszyscy byli porządni albo wszyscy byli źli.
zawsze są i tacy i oczywiście są już sytuacje bardzo skomplikowane, w których trzeba zastanawiać się kto popełnił jakieś przewinienie, a kto był ofiarą. No myślę, że to na razie. Bardzo dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Tak, ja tylko przyczepię się być może w późniejszym takiego stwierdzenia, nie wiem na ile ono było silne, że pogorszenie relacji polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej było rezultatem kryzysu gospodarczego. Myślę, że moglibyśmy podyskutować, ale może no, ty chcesz króciutko, żebym Piotrowi mówił. Tak. Tak. Ja chciałabym tylko dopowiedzieć trochę do tego, o czym mówił Marek. Ten obraz Polski przedwojennej, Polska dobra czy zła dla Żydów, to jest obraz, który właściwie istnieje od zawsze w dyskusji. Bo trochę będzie inaczej w przypadku zagłady, czy w przypadku powojennej historii, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać. I wiele, wiele lat temu, wydaje mi się, że pod koniec lat 80. czy latach 90. Izraelski profesor Ezra Mendelsohn napisał taki słynny artykuł. Polska przedwojenna, dobra czy zła dla Żydów. I oczywiście ta nasza opowieść o tej Polsce przedwojennej, jak mówiłam o stosunkach polsko-żydowskich, to jakby zawiera się w tym właśnie obrazie. I oczywiście on nas w największym stopniu będzie interesował, bo no, przy całym szacunku no, emocji nie będzie wzbudzała struktura zawodowa ludności żydowskiej, tylko to, co się dzieje między ludźmi. I oczywiście pojawiają się różnego rodzaju obawy, że ta Polska, że obraz Polski przedwojennej zostanie zasłonięty tylko obrazem pogromów czy antysemityzmu, wzrostu wrogości wobec Żydów. Albo pojawia się też obawa, że pewna krzywda, która miała miejsce w Polsce, zostanie rozmyta i zapomniana. I myślę, że te badania, które są prowadzone od lat 90., bo dla mnie ten rok 89 jest bardzo wyraźną granicą w prowadzeniu badań, dlatego że w PRL-u była cenzura, archiwa były pozamykane i nie mogliśmy jako historycy w pełni pracować, że to, co historycy wprowadzili do tego naszego opisu o tym, co się działo między Polakami i Żydami przed II wojną światową, to jest większe zrozumienie tego, co to znaczy, że ta Polska była dobra i wystarczy pojechać do Muzeum Polin, żeby zobaczyć chociażby, jak wyglądało życie kulturalne, żydowska scena polityczna. To są te pozytywne strony, ale również te badania, które się pojawiły w tych ostatnich trzech dekadach, pozwoliły nam zrozumieć, co to znaczy, że ona była też zła dla Żydów. Bo my często posługujemy się takim terminem, był antysemityzm. No był antysemityzm. No i każdy właściwie tak się na tym zatrzymuje. Natomiast badania z tych ostatnich trzech dekad pozwalają nam zrozumieć, co to znaczy, że był antysemityzm. Ja zaczęłam się tylko na jednym takim wątku. Pojawiło się w ostatnich latach kilka prac dotyczących sytuacji na uniwersytetach. Jest taka monografia o tym, jak wyglądała sytuacja studentów żydowskich na Uniwersytecie we Lwowie, na Uniwersytecie Poznańskim, na Uniwersytecie Warszawskim. I to jest opis doznanych upokorzeń, brutalnego pobicia, wykluczenia, bezkarności, bezsilności, pokazywania bardzo wyraźnie żydowskiej młodym ludziom, my was tu nie chcemy. Ogłaszano dni bez Żydów, biegano na sale wykładowe, przerywano te wykłady, kazano siadać, czy ktoś chciał, czy nie chciał w wyznaczonym miejscu, albo stać nakazywano, albo bito i sprawców nie znajdowano. Więc ja myślę, że jeszcze jest dla nas bardzo ważne, żeby zobaczyć, co się chowa za tymi pojęciami, żebyśmy dostrzegli człowieka, że to jest jakby taki moment, który jest teraz bardzo ważny w naszych badaniach, no bo w latach 90. no co mogliśmy mówić, bo jakieś pojedyncze doświadczenia osobiste, jakieś relacje zapisane, tylko tworzywa było strasznie niewiele. I teraz jest czas, żebyśmy więcej zrozumieli, więcej... Aha, przepraszam. Ja straszna gadła jestem. Będzie czas, tak. Piotrze, wiem, że chciałeś jeszcze odnieść się do tego, co powiedział Marek. Dziękuję bardzo. Ponieważ ja napisałem książkę na temat struktury społeczno-zawodowej. Przepraszam. Nie wiem, bardzo w województwie krakowskim w okresie międzywojennym, więc czuję się w obowiązku zdementować to, co powiedziała koleżanka, mianowicie, że to jest pasjonująca lektura. Wiem, że wielu historyków i szczególnie studentów historii tego nie lubi. Tak. Znaczy ja też długo wzbraniałem się przed tą tematyką, ale w końcu
jakoś oswoiłem ją i napisałem książkę, tak jak sobie. Ale dlaczego o tym mówię? Bo pan profesor wspomniał o antysemityzmie okresu międzywojennego, że on w tych chwilach zapaści gospodarczej odgrywał istotną rolę i faktycznie tak jest. On też wynikał z tej właśnie struktury społeczno-zawodowej przede wszystkim i my wszyscy wiemy, że ta struktura społeczno-zawodowa przez wieki była tworzona i to, co Polska międzywojenna odziedziczyła, to jest spuścizna zaborów, spuścizna antysemityzmu z wcześniejszych przecież wieków, ograniczeń, którymi się borykali Żydzi, braku dostępu do różnych profesji. I to wytworzyło taką, a nie inną strukturę, dominację wielu zawodów. I potem w okresie międzywojennym, kiedy społeczeństwo się modernizowało, jedno i drugie, to też trzeba powiedzieć, zaczęto prowadzić dyskusję na ten temat, na temat tak zwanego przewarstwowienia struktury społecznej Żydów. I to historycy międzywojenni się tym zajmowali, ale również i powojenni. I też Ezra Mendelsohn wspomniany tutaj pisał i wielu jeszcze innych. Ale do czego zmierzam? To był temat, którym borykali się również i sami Żydzi w tym czasie. I też widzieli w tym problem i chcieli to zmienić. Ale się tego nie dało. To tak łatwo oczywiście. Niektórzy sądzili, że trzeba wyemigrować, żeby no, troszkę zmienić tą strukturę, która była w Polsce. I to oczywiście też miało w pewnym sensie jakieś zrozumienie. Zwłaszcza syjoniści optowali za tą opcją. No, inni z kolei dążyli do zmiany sposobu bycia, życia, socjaliści, bunt, żeby zwiększyć ilość robotników wśród Żydów. No to były ograniczenia z kolei religijne, które nie pozwalały właśnie pracować w sobotę. Ale do czego zmierzam? No ten kryzys gospodarczy końca lat 20., czyli na początku w zasadzie lat 30. był bardzo istotny, bo on uwidocznił ten problem w sposób taki bardzo wyraźny. I to, co się działo w latach 30., to jest pokłosie właśnie tych zaszłości historycznych. To jest też w pewnym sensie efekt, czy też pewien rezultat tego, co się działo za zachodnią granicą, czyli rozwoju nazizmu w Niemczech. I ci polscy antysemici, którzy swoje uprzedzenia w stosunku do Żydów bazowali głównie na tych ekonomicznych przesłankach, czyli mówię o antysemityzmie gospodarczym, przejęli wiele praktyk z nazistów niemieckich, dla których ta kwestia ekonomiczna była chyba drugorzędna. Tam było bardziej istotne kwestie ideologiczne i ten antysemityzm rasistowski odgrywał rolę. Ale hasła Żydzi do getta, proszę sobie wyobrazić, to są hasła z afiszów, które się pojawiały w Polsce w 1938 roku, w czasie wyborów. Getto ławkowe, to o czym tutaj też pani profesor wspomniała przed chwilą, no to co prawda w Niemczech tego nie było, ale no tego typu pomysły były też w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, różnego rodzaju ograniczenia. Potem zmaterializowało się. Chciałbym ci zaproponować przejście jednak do tematu zagłady. Naszkicowaliśmy to tło społeczno-historyczne, no stąd ta moja niewdzięczna rola. No ta narracja o zagładzie. Marku, użyłeś w pewnym momencie takiego sformułowania pytania, no którzy, a którzy Żydzi to robili, a którzy Polacy to. Znaczy to ten, te słowa takie, którymi posiłkujemy się, opisując historię, a w szczególności przedmiot naszych zainteresowań dzisiaj w zagłada, którzy, a nie wielu, a nie którzy, a większość, a część. Język dysponuje wieloma słowami, które pozwalają na niuansowanie. Pytanie, czy to załatwia w ogóle problem czarno-białego obrazu? I czy, co może zrobić człowiek, który odczuwa pewien niedosyt w obliczu konfliktu między dwiema narracjami? Jedna narracja może milion Polaków nawet ratowało i duma narodowa. Druga narracja, że Polacy zamordowali Żydów więcej niż Niemców. Przecież niekoniecznie możemy się teraz debatować, która z tych koncepcji jest mniej, bardziej prawdziwa czy fałszywa, ale nie jesteśmy na seminarium historyków. Myślę, że interesujące jest to, czy jesteśmy w stanie przeskoczyć ponad ten poziom przerzucania się liczbami i wielkimi kwantyfikatorami. Dziękuję bardzo. Czy jesteśmy w stanie przeskoczyć? No myślę, my tutaj tak, w tym gronie.
wierzę w to, natomiast myślę, że część naszych kolegów nie jest w stanie przeskoczyć. I dlaczego nie jest w stanie? Ponieważ już zapędziła się troszkę taki tak zwany kozi róg. I ta polaryzacja tych stanowisk jest tak daleko idąca, do tego dochodzą różnego rodzaju jeszcze inne czynniki uprzedzenia osobiste i nie tylko, że jest bardzo trudno. Może kiedyś tak, ale w tym momencie, jeżeli my mówimy o konkretnych historykach, osobach i badaniach, które prowadzą, to może to być bardzo trudne. Co do tych kwantyfikatorów, o których wspomniałeś, większość, część i tak dalej, albo powiedzmy wszyscy Polacy ratowali Żydów, pomagali, czy też wszyscy mordowali, albo zamordowaliśmy więcej Żydów niż Niemców. No, ja myślę, że tego typu stwierdzenia są nośne i one też są często wypowiadane dlatego, że jest takie zapotrzebowanie społeczne, zapotrzebowanie też polityczne, ale to też są efektem tego, o czym wspomniałeś na początku, mianowicie znowu zaszłości historycznej albo historii, którą przeżywaliśmy no, bardzo dynamicznie przez ostatnie lata. I dlaczego problem sprawiedliwych pojawił się znienacka, no, można tak powiedzieć, całkiem niedawno, bo gdzieś no, około 2000, na początku lat 2000, w takiej debacie publicznej i no, w mediach, jeszcze przed zmianą rządu tego, który nastąpił w 2015 roku, żeby było jasne, dlatego, że przez poprzednie lata, około 20 lat, tuż zaraz po odzyskaniu, no nazwijmy to suwerenności, czyli w roku 1989, skupiliśmy się na całkiem innym, przeciwnym temacie. To znaczy nasza znaczy badanie historyków większości skupiły się na kontrowersjach związanych z postawami Polaków wobec zagłady. Powstało Centrum Badań nad Zagładą, no i wiele innych historyków, nie tylko związanych właśnie z tą instytucją, swoje badania skoncentrowało wokół tej problematyki. Problematyki szmacownictwa, problematyki współudziału Polaków w zagładzie Żydów, udziału w pogromach. Do tego doszły jeszcze publikacje historyków z zewnątrz. No, wszyscy pamiętamy debatę wokół książki Jana Grossa pod tytułem Sąsiedzi, potem Strach. Wszyscy, że nie wiem czy wszyscy, ale myślę, że większość też pamięta, w jaki sposób reagowaliśmy na tę debatę w 2000 roku. Środowisko zostało bardzo spolaryzowane. Historycy też podzielili się na dwie grupy. Jedni próbowali wesprzeć profesora Grossa, inni no wręcz przeciwnie, byli zbulwersowani tym, co pisze. Oczywiście twierdzili, że jego prace nie mają waloru naukowego, no chciano go zdyskredytować i tak dalej. Jednakże no, trzeba przyznać, że ta debata była bardzo ważna. Ona była pewnego rodzaju próbą dla społeczeństwa polskiego, nie dla historyków, chociaż historycy też w pewien sposób, myślę, że przeszli ją dobrze, ale społeczeństwo polskie przede wszystkim, ponieważ zmierzyliśmy się z tematem, który był przez wiele lat zapomniany. Pani profesor pewnie o pogromie będzie mówiła w Kielcach, ale tutaj pogrom w Jedwabnem chyba był mniej znany niż pogrom w Kielcach. I dla wielu, w ogóle nie był znany. Dla wielu z nas to był szok. Ponieważ wcześniej, jeżeli rozmawialiśmy na temat relacji polsko-żydowskiej, ja mówię o latach 80., kiedy w ogóle ten temat się rozpoczął, to były debaty najpierw za granicą, wśród polskiej emigracji, potem tutaj w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach takiego centrum, które stworzył profesor Gierowski, międzywydziałowego badania właśnie historii Żydów. One się skupiały wokół takiego tematu, czy poza sprawiedliwymi, ja to upraszczam teraz, byli też tacy, którzy stali gdzieś tam z boku, obojętnie, przyglądali się i w jaki sposób ta postawa, no nazwijmy tak ogólnie rzecz biorąc, indyferentna, obojętna w stosunku do Żydów była dominująca. Nie mówiono o współudziale. Zresztą esej profesora Jana Błońskiego, Biedni Polacy patrzą na getto, to pokazuje właśnie ten problem. On się ukazał w 1987 roku na łamach tygodnika katolickiego, tygodnika powszechnego tutaj w Krakowie. Wywołał on ogromne, no, nie wiem czy emocje, ale no, dyskusje na pewno w środowiskach intelektualnych, tych, którzy tą problematyką się zajmowali, ale on nie trafił do takiego powszechnego przekazu. Natomiast o wiele większy wpływ wywarła
wywarł film, który został zaprezentowany w części Claude'a Lanzmanna w tytułem Shore. To był chyba bodajże 85 rok. Polska telewizja, jeden z dwóch kanałów, które wtedy były, zaprezentował go we fragmentach. Były to takie kontrowersyjne sceny, które zostały zaprezentowane. Tam chodziło też między innymi o taką scenę chłopów z Treblinki, którzy zostali przez Lanzmanna zapytani, w jaki sposób oni patrzyli na getto, i no nie na getto, tylko na obóz, który tam był, i w jaki sposób reagowali i tak dalej. Wśród jednych z osób, którzy udzielił wywiadu Lanzmannowi, był Jan Karski. On potem się też oburzał, że jakby ta jego wypowiedź została częściowo zmanipulowana i ten wątek sprawiedliwych Polaków ratujących nie został wyeksponowany. Ale to zresztą Lanzmann chyba taką prowokację chciał zrobić, jeżeli dobrze pamiętam, chciał pokazać takie bardzo kontrowersyjne rzeczy, żeby też rozpocząć debatę. No, nie miał na myśli Polaków, żeby było jasne. On był Francuzem i we Francji ten film powstał, ale na świecie wywołało dosyć duże poruszenie. Zmierzam do tego, że w latach 80. myśmy zaczęli dopiero się zastanawiać nad innymi postawami niż Polaków pomagających Żydów, bo cały czas skupieni byliśmy na tej traumie martyrologii polskiej, że ona była tak dominująca i w zasadzie los Polaka i Żyda był identyczny. Natomiast to zróżnicowanie patrzenia na zagładę to są lata właśnie dopiero 90. I po przemianach, kiedy uzyskaliśmy wolność, mogliśmy otwarcie mówić, prowadzić badania, część historyków, myślę, że pod wpływem też historyków zagranicznych, zaczęło też zastanawiać się nad tymi kontrowersjami. Dlaczego? Bo one były przez długi czas przemilczane. Dlatego ja to traktuję jako naturalny trend, czy pewną prawidłowość, tak, historii, że próbujemy te białe plany w jakiś sposób wymazać. No ale ponieważ tych zaszłości było bardzo dużo, to te badania historyków się wtedy skupiły głównie na tym. Media też to podchwyciły, ponieważ społeczeństwo polskie nie było tego świadome przecież i trzeba było to pokazywać. Do tego doszła jeszcze kwestia Auschwitz. To ja tutaj właśnie o swoim poletku chcę troszkę powiedzieć, tym się zajmuję. A mianowicie, jak Państwo wiecie, w 1995 roku były wielkie obchody wyzwolenia Auschwitz, na które przyjechali przedstawiciele z całego świata, koronowane głowy, prezydenci, premierzy, żeby uczcić ofiary tego obozu. I to były pierwsze takie ważne wydarzenie, ogromne, które się odbyło na terenie byłego obozu Auschwitz w Polsce już wolnej. Wokół tego wydarzenia było bardzo wiele innych dyskusji tu w Krakowie, na Uniwersytecie i tak dalej. I media się tym również zainteresowały. I to był czas, kiedy do świadomości powszechnej Polaków dotarła prawda o tym, kim były ofiary Auschwitz. Dlaczego? Ponieważ przez wiele lat, czyli w okresie PRL-u, to, co nam przekazywano w takim przekazie oficjalnym, czyli media, które wtedy działały, szkoła, to był obraz, w którym większość ofiar stanowili Polacy. Rozumiani w różny sposób, żeby było jasne, ale ludność żydowska, która tam była, była marginalizowana. Ich los był albo przemilczany, albo marginalizowany, no to więc dopiero po zmianach ustrojowych okazało się z badań, które przeprowadził pan dr Franciszek Piper, ówczesny kierownik działu naukowego Muzeum Oświęcimu, Państwowego Muzeum Auschwitz, Oświęcim Brzezinka wtedy jeszcze, wyszło, że Polacy stanowili mniejszość, zdecydowaną większość, czyli 90% to byli Żydzi. A jednocześnie liczba ofiar z 4 milionów, ogólna liczba ofiar obozu, tak, z 4 milionów do miliona, milion jeden, tak? To... Milion jeden do 1,5 miliona, to tak do końca jeszcze my też nie wiemy, bo te dane też to są niepokryte. To jest co ciekawe, że my się tak czasem zaspokajamy wynikami badań, które są dla nas do przyjęcia. Przez wiele lat uważaliśmy, że w Auschwitz zginęły 4 miliony. Było to jakby zgodne z taką narracją komunistyczną, więc nikt tego nie kwestionował, zresztą nie było takiej możliwości oficjalnie, ale również na Zachodzie wcale historycy też nie byli tacy skorzy do tego, żeby kwestionować te wielkie liczby. Dopiero zaczęto prowadzić badania w latach 90. i okazało się, że nie tylko liczba ofiar Auschwitz, ale i innych obozów też rzeczywista była mniejsza. Więc ten nurt taki krytyczny w stosunku do badań Holokaustu
zaczął się w latach 90. I w 95 roku, tak jak powiedziałem, społeczeństwo polskie po raz pierwszy dowiedziało się, jakie były rzeczywiste proporcje między ofiarami Auschwitz. Taki przeciętny Polak, żeby było jasne. I on się wtedy, ten przeciętny Polak, zaczął zastanawiać, czyli Auschwitz mój, bo ja mówię Polaka, czy też ich, Żyda, Żydów. Jeżeli to nie jest nasz, polski, mówiąc takimi kategoriami, a żydowski, to co ja mam z tym zrobić? Czy ja się powinienem tym interesować, czy nie? I socjologowie pokazują, że po 90 roku był bardzo duży spadek odwiedzających Auschwitz Polaków. To było takie wahanie, które nagle się pojawiło i oni twierdzą, że ma to związek właśnie z tymi zmianami świadomości. To też ma przełożenie też oczywiście na szkołę, bo to, co się dzieje na tym szczeblu, powiedzmy, historycznym, to też ma przełożenie politycznym na szkołę. No, sytuacja na szczęście zmieniła się z końcem lat 90. ale i na początku 2000 roku, ale to znowuż za sprawą badań, które prowadzili historycy, a w zasadzie popularyzacji historii, gdzie zaczęto podkreślać, że Auschwitz jest wspólny i że Żydzi, którzy tam zostali zamordowani, byli w dużej części Polakami. Więc należy też poprosić, żeby postawić średnik i zapamiętujemy hasło edukacja i popularyzacja historii. Chciałbym do tego też wrócić, ale ja mam propozycję taką. Patrzę na Państwa i widzę, że już to, co tutaj się działo, to u Państwa wywołuje pytania. To damy szansę Państwu zadać pytania w ostatniej części. Ja bym chciał troszkę zradykalizować naszą dyskusję teraz. Będzie mi to o tyle łatwiej, że ja jestem takim raczej emerytowanym historyko-socjologiem, a wy jesteście czynnymi historykami. Chciałbym was sprowokować takim pytaniem. Czy to nie jest tak, że historycy XX wieku, II wojny w szczególności w Polsce, są podzieleni na dwa obozy, zwalczające się nawzajem plemiona i my jesteśmy jako odbiorcy ofiarami tej walki dwóch plemion, przez to nie możemy poznać tej historii, która może być ciekawsza, chociaż jest trudniejsza pewnie. Nie chciałbym wobec was tego oskarżenia kierować, ale przez takie ogólne sformułowanie, wy historycy trochę zafundowaliście nam w Polsce taką wojnę, której skutkiem jest strasznie zubożona debata publiczna po II wojnie światowej i zagładzie w szczególności. Więc pytanie, co z tym możecie albo powinniście zrobić? Stanął w obronie historii. Faktem jest, że różnie myślimy o przeszłości. Jak są tematy trudne, no to ta narracja, interpretacja różnych źródeł będzie różniła się między sobą. I ta polaryzacja jest faktem. To nikt z nas nie zaprzeczy. Natomiast nie ma braku, nie ma czegoś takiego jak brak rozmowy, wymiana myśli w przestrzeni naukowej. I chciałam tylko przywołać taki przykład, że jak ukazała się książka Dalej jest noc, która wywołała wielkie emocje, pojawiły się recenzje tej książki. Wspomnę o recenzji doktora Tomasza Domańskiego z Instytutu Pamięci Narodowej, który krytycznie odniósł się do tego, co zostało zapisane, zostało przedstawione w tej publikacji dwutomowej Dalej jest noc. Natomiast historycy, autorzy tej książki Dalej jest noc odpowiedzieli na recenzję doktora Tomasza Domańskiego. Pokazywali, z czym się zgadzają, z czym się nie zgadzają. Były tam też emocje, żeby tak nie było, że wszystko było idealne. Były emocje, ale jeżeli nie będziemy wczytywać się w te emocje, tylko w faktografię, to zdarzyło się coś bardzo dobrego, dlatego że później na tą kolejną recenzję odpowiedział dr Tomasz Domański, więc mamy wymianę myśli, mamy zasugerowanie nowych tropów badawczych, mamy wskazanie nowych dokumentów i ktoś, kto zechce zająć się tą tematyką, dostaje zróżnicowany materiał. Więc to nie jest tak, Sebastian, że my fundujemy w przestrzeni publicznej tylko jednowymiarowy obraz, dlatego że ktoś, kto nie wiem, nie zgadza się z przekazem Dalej jest noc,
o tym, że wielu Polaków brało udział w zagładzie, zapisało się w tych negatywnych postawach wobec Żydów. Ktoś ma szansę przeczytania recenzji krytycznej i podobnie ktoś, kto nie zgadza się z tym obrazem miliona sprawiedliwych, ma dostęp do zróżnicowanej dyskusji, zróżnicowanej wymiany myśli. Chcę tylko przypomnieć, że po kolejnych książkach profesora Grossa, chociażby Więź, były całe numery, które były poświęcone no właśnie zróżnicowanym opiniom. Więc myślę, że jak ktoś jest zainteresowany tą tematyką, no to ma dostęp do tego, żeby zapoznać się z różnymi głosami i to nie jest tak, że narzucamy jedną narrację. Gdyby rzeczywiście w przestrzeni publicznej była tylko jedna narracja, działoby się coś bardzo złego. To taka moja uwaga. Ja właśnie chcę powiedzieć, że wbrew pozorom ten obraz przedstawiony przez prowadzącego dyskusję, że są dwa obozy i one tak się zwalczają, są sobie wrogie i przeprezentują takie skrajnie odmienne punkty widzenia na zagładę Żydów i postawy Polaków, to nie jest do końca taka prawda, dlatego że myślę, że po obydwu stronach tych różnych środowisk, tych dwóch środowisk, są osoby, które naprawdę mają na sercu szukanie prawdy i prawdziwy dialog naukowy w tej sprawie. Może oni nie są widoczni tak w mediach, bo w mediach się sprzedają zawsze sensacje, jakieś skrajności, sprzeczności, ale takie zjawiska są. Ja podam Państwu taki tylko przykład. Ja pamiętam, jak przez rok byłem szefem pionu naukowego w IPN-ie i pamiętam, że tam powstała praca Stan badań nad ratowaniem Żydów w poszczególnych województwach, na terenie ziem polskich podzielonych na przedwojenne województwa. I pamiętam, że poprosiłem, żeby recenzję wydawniczą, żeby zrobił profesor Dariusz Libionka z Centrum Badań nad Zagładą Żydów. No, powiem tak oględnie, bo nie chcę wchodzić w szczegóły, ale moi szefowie dostali szał wtedy. Bo Libionka był znanym wrogiem, że tak mówię, mojej instytucji i po prostu no, dostałem po uszach bardzo mocno, ale Libionka zrobił tą recenzję. Proszę Państwa, jak on zrobił tą recenzję, to wszystkim szczęki popadały do ziemi. Tam w IPN-ie. Dlaczego? Bo Libionka napisał recenzję na 55 stron. Każdy artykuł bardzo szczegółowo omówił. I nawet w tych artykułach, gdzie był sam atakowany, nie odniósł się w ogóle do tego, tylko merytorycznie się odnosił. Proszę Państwa, to była recenzja, którą można pokazywać studentom historii na zajęciach, na seminariach, jak się pisze recenzje naukowe na najwyższym poziomie naukowym. I muszę powiedzieć, że moi szefowie z IPN-u byli tak zachwyceni tą recenzją, że potem, ja nawet już o tym nie wiedziałem, po cichu Libionce jeszcze zlecili tam jeden artykuł do zrecenzowania, bo byli pewni, że on to zrobi obiektywnie. Więc myślę, że jeżeli będzie w nas dobra wola, żeby ponad jakimiś różnicami w sposobie patrzenia na przyszłość widzieć jednak przede wszystkim konieczność dążenia do prawdy, to myślę, że jesteśmy w stanie bardzo wiele tych podziałów przełamać. Ja bym tylko powiedział, że co jest potrzebne na przykład. Na pewno powinniśmy spróbować w tych różnych środowiskach naukowych po pierwsze prowadzić dyskusję, po drugie powinniśmy spróbować trochę inaczej spojrzeć na tematykę zagłady i postawy Polaków wobec zagłady, czyli ludności nieżydowskiej generalnie, chociażby poprzez odejście od tej perspektywy etnicznej, polskiej, żydowskiej, na rzecz perspektywy historii społecznej. Czyli badania procesów społecznych w czasie zagłady, pokazywania, jak wyglądało społeczeństwo polskie, to przedwojenne, w czasie zagłady, te jego wszystkie grupy narodowe, społeczne, społeczno-zawodowe, po to po pierwsze, żeby poznać kontekst tych wydarzeń, który może nam ułatwić zrozumienie postaw Polaków, czy właściwą ocenę postaw Polaków, ale również pomoże nam zrozumieć, może głębiej, samą istotę zagłady i systemu okupacyjnego, który stworzyli wtedy Niemcy naziści. Mianowicie, równolegle do zagłady toczyły się wtedy inne procesy związane z przemocą, na przykład ściganie i mordowanie jeńców sowieckich na przykład. Oni się też masowo ukrywali na prowincji polskiej i byli ścigani. Czy ściganie Polaków, którzy unikali wywózek na roboty do Niemiec, czy tych zaangażowanych w konspiracje. Ja myślę, że
przemoc, jaką Niemcy stosowali również wobec tych grup, ta przemoc stwarzała pewien kontekst, pewną sytuację, atmosferę niepewności, lęku, bezprawia, przemocy, która potem wpływała na podejście Polaków do ukrywających się Żydów. Zawsze decyzja o przyjęciu ściganego Żyda do swojego domu była ogromnym dylematem i na pewno no, jedną z najtrudniejszych decyzji życiowych, bo od tego zależało często życie całej rodziny. Więc myślę, że powinniśmy spojrzeć troszeczkę szerzej, w szerszym kontekście, żeby lepiej zrozumieć postawy zarówno tych, którzy mogli pomóc i pomagali, ale tych również, którzy mogli pomóc, a nie pomogli. Bardzo się cieszę. Moja ostro zarysowana teza jest powoli opiłowywana przez was. Dobrze. I po tym, co przez ostatnich 5-10 minut słyszeliśmy, ja bym chciał ciebie, Bożeno, zapytać, no wojna nie pozostała bez wpływu na psychikę polskiego społeczeństwa, w sensie bardzo ogólnym, a w szczególności w stosunku do Żydów tej garstki, która przeżyła. Ale o powojniu też jest tendencja do tego, żeby mówić w sposób albo, i myślę, że to jest tendencja, która była udziałem naszych rodziców, dziadków, pradziadków, jak doświadczyli tak zwanej nowej Polski bezklasowej, gdzie awans społeczny był o wiele bardziej możliwy. To jest pewne zachłysnięcie się tym, co system komunistyczny, socjalistyczny przyniósł, co było w kontrze i łatało pewne dziury społeczne i krzywdy społeczne przedwojenne. To jest jedna narracja. Ona częściowo to jest narracja oparta na doświadczeniu życiowym tamtego pokolenia. Druga narracja, zresztą też oparta, no narracja Żydów, którzy wracali do, albo z lasów wychodzili, albo 46 i dalej wracali ze Związku Sowieckiego, z czym się spotykali. I ta narracja jest bardzo ciemnymi kolorami rysowana. I też pytanie, czy nie dorośliśmy już, albo z drugiej strony, czy jest w ogóle zapotrzebowanie społeczne na to, żeby spojrzeć na tę rzeczywistość tuż powojenną w całym jej skomplikowaniu, gdzie biel z czernią nie zawsze miesza się, dając szary, tylko jest tu trochę białego, a tam trochę czarnego obok siebie. Ja myślę, że ciekawie to nazwałeś, że rzeczywiście nie jest tak, że biel z czarnym kolorem daje szarość, tylko mam trochę białego, trochę czarnego. I jeszcze chciałabym na jedną rzecz zwrócić uwagę, że tak jak w przypadku Polski przedwojennej, czy w przypadku zagłady, coś działo się w PRL-u, jakieś badania były prowadzone, to w przypadku powojnia na temat historii Żydów nie wiedzieliśmy nic. To był w ogóle temat, który nie istniał w przestrzeni publicznej. To był temat, który nie wolno, bo nie można było się zajmować, tak jak powiedziałam, nie było dostępu do archiwów, cenzura mocno cięła różne teksty. Ja przeglądałam materiał cenzury i to jest fascynujący materiał do zrozumienia, co zostało wycięte z przestrzeni publicznej. I my po prostu niewiele wiedzieliśmy, co się działo z Żydami, czy z Polakami, Żydami po zakończeniu II wojny światowej. I oczywiście, tak jak Sebastian powiedziałeś, ta Polska, która oferuje równouprawnienie Żydom, jest częścią tej żydowskiej opowieści i takim obrazem się posługiwaliśmy przez jakiś czas, czy obraz pogromów, wrogości, antysemityzmu po zagładzie. I te badania, które w tych ostatnich 3 dekadach są prowadzone, pozwalają nam lepiej zrozumieć, co się kryje właśnie za tymi obrazami. To znaczy, że to równouprawnienie Żydów to było równouprawnienie z olbrzymimi ograniczeniami. Że oczywiście manifest PKW deklarował, że Żydom po bestialsku tępionym oferujemy pełne równouprawnienie. I to była nowa jakość w porównaniu z tym, co się działo przed 1939 rokiem w Polsce. Ale jak zaczęliśmy przyglądać się bardziej szczegółowo, a badania wymagają czasu, to okazało się, że ta partia, teoretycznie głosząc piękne hasła, no żadnego równouprawnienia albo z dużymi ograniczeniami to równouprawnienie wprowadzała. Każą zmieniać nazwiska towarzyszom żydowskim. Gomułka pisał, żeby tam z tej warszawskiej organizacji to z tych pierwszych szeregów było usuwać Żydów, no bo to przeszkadza.
I się okazywało, że w tej historii PRL-u ta żydowskość ciągle coś znaczy. Że okej, okay, jest jakieś równouprawnienie, ale jednocześnie żydowskość decyduje o tym, że jest się przedmiotem czystek. I to nie jest tylko rok 67-68, bo my tak najwięcej na ten temat wiemy, ale to są również rok 48-49, jak się rozprawiano z syjonistami, początek lat 50., odpryski antysemickiej polityki Stalina w Polsce, likwidacja partii syjonistycznych. Syjoniści trafili do więzienia, no ale o tym, żeby się dowiedzieć, że ci syjoniści siedzą w więzieniu, no to trzeba rozpocząć jakieś nowe badanie. Więc z tym równouprawnieniem dowiedzieliśmy się, że to tak nie do końca było zgodne z tym, co głoszono. I oczywiście zaczęły się badania nad antysemityzmem i dowiedzieliśmy się, że Polska powojenna jest Polską, w której może rok po zakończeniu wojny dojść do pogromu. Do pogromu Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 roku. I znowu mamy olbrzymią ilość badań, które opowiadają nam o powojennym antysemityzmie, które pozwalają nam zrozumieć jego przyczyny, zakres, doświadczenie żydowskie. Także, tak jak powiedziałeś, Sebastian, no mamy pewne takie zawężające narracje, ale bardzo dużo zostało zrobione, co pozwala nam wyjść poza te narracje. Znaczy, jesteśmy już przygotowani do głębszej, pełniejszej dyskusji i jedno najważniejsze uzupełnienie, jakby kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje w Polsce po roku 44, po lipcu 44 roku w przypadku ludności żydowskiej, jest zagłada. I to odrębność tego doświadczenia żydowskiego i polskiego to jest też jeden z kluczy, który cały czas musimy mieć na uwadze, kiedy opisujemy te dwie społeczności. Po prostu trzeba przyjąć, że czasami jest inne doświadczenie, idzie się inną drogą. A propos odrębności, to tylko taki króciutki komentarz. Chciałbym potem zadać ostatnie i kluczowe pytanie, zanim oddamy głos publiczności. Jest też fascynujący proces, on pewnie nie został socjologicznie, profesjonalnie zbadany, ale pewną ilustracją tego procesu, jak wśród Żydów, którzy przeżyli zagładę w pewnym momencie, czy w niektórych miejscach, środowiskach, pojawiała się taka potrzeba bycia częścią doświadczenia polskiego. Jest artykuł chyba Artura Rutkowskiego, który porównuje obchody powstania w getcie warszawskim z 48, 5. rocznica i z 53. I pisze, jak w 48 ten żydowski charakter tego powstania był podkreślony i ten żydowski ruch oporu bez łączności z doświadczeniem i cierpieniem i męczeństwem narodu polskiego. On to krytykuje. On pokazuje te obchody 48 jako taki triumf żydowskiego partykularyzmu, a przecież należało pokazać tę jedność antyfaszystowskiego polsko-żydowskiego frontu. To tylko jako taka, jakby taka ilustracja, że te procesy identyfikowania się, oddzielania, one różnie falami szły. Ale myślę, że nasi słuchacze by nam nie wybaczyli, zresztą po to ich zaprosiliśmy, żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, czy jesteśmy skazani na jednowymiarowość debaty o zagładzie i stosunkach polsko-żydowskich trochę szerzej. I chciałbym jednak was zachęcić, być może trochę nawet przymusić do zaproponowania czegoś. Czy jesteśmy, a zakładam, że mamy ambicje na to, żeby powiedzieć, że nie, więc w jaki sposób? I zapisałem sobie, kiedy mówiłeś, Piotrze, o edukacja, popularyzacja. No jak do edukacji i jak spopularyzować ten dialog, o którym wspominaliście, że jest dalej, no, dalej jest noc, a potem jest domański, recenzja, odpowiedź na niego. No to jest trochę jak w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Jest tam dwóch, trzech dyżurnych księży, rabin i robią dialog, a reszta... Jak to wprowadzić do debaty publicznej, podręczników? Oczywiście to odpowiem na to pytanie, spróbuję przynajmniej. Znaczy pierwsze takie spostrzeżenie, że to nie jest, odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo to zależy od wielu czynników i te czynniki można by podzielić na takie dwie grupy, znaczy czynniki, które sprzyjają i które utrudniają taką zmianę tej narracji i tego dialogu, żeby ta dyskusja stała się bardziej taka wielowymiarowa i wieloperspektywiczna. I tak jak chyba to też nawiązałem do tego, że no jednym z takich czynników
oprócz pewnych przemian, które zachodzą w społeczeństwie i tego rozwoju świadomości historycznej i tak dalej, to jest polityka. I to myślę, że odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. I teraz jeżeli by można było podzielić te na dwie grupy te właśnie czynniki, które albo pomagają, albo nie, to ja bym powiedział, że pośród tych, które sprzyjają upraszczaniu i schematyzacji tego dialogu, to przede wszystkim trzeba właśnie te polityczne i ideologiczne uwarunkowania wspomnieć. To ma związek oczywiście z sytuacją polityczną w kraju, ze zmianami rządu, z próbą manipulowania historią, instrumentalizowania, wykorzystywania pewnych tematów historycznych dla różnych takich partykularnych celów, rozgrywek i tak dalej. No byliśmy świadkami przecież debaty sporu, tak, międzynarodowego, bo to nie był tylko polsko-izraelski spór, ale dotyczący tak zwanego prawa o Holokauście. I no, czym się to zakończyło, też wiemy, no, ale to wiemy, że to ewidentnie były kwestie polityczne. Poza tymi zaszłościami, o których wspomniałem, że przez długi czas nie zajmowaliśmy się poważnie tą kwestią tak zwanych polskich obozów śmierci, to do tego doszła jeszcze chęć budowania, to jest moje oczywiście subiektywne zdanie, takiego kapitału politycznego na pokazaniu, że jesteśmy tymi, którzy dbają o polską, no nazwijmy to narrację, dobre imię i tak dalej, i tak dalej. Więc zapominano wtedy całkowicie o tej konieczności patrzenia w sposób wieloperspektywiczny. Drugim takim czynnikiem, który też jest istotny i który utrudnia, to są właśnie media, czy też prawo popytu mediów na takie sensacyjne informacje, albo inaczej informacje, które są skrajne, tak? I jeżeli się pojawia jakiś konflikt, to media wykreują ten konflikt, że on stanie się tak duży. On często jest, jego wielkość jest niewspółmierna do rzeczywistego konfliktu. I to, co przed chwilą mówiliśmy, że w tym naszym środowisku historycznym tak na co dzień tego konfliktu nie widać, natomiast media go pokazują. I to na przykładach wybranych publikacji albo powiedzmy osób, które się wypowiadają, to często to są te same osoby przez jedną czy też drugą stację uznane za wiarygodne, tak? Jeżeli ich badania są rzetelne. Więc my jesteśmy takim elementem manipulacji, której ulegamy, bo tak jak mediom ulegamy, media mają ogromny wpływ na nas. Trzecim takim czynnikiem, który no, nie sprzyja tej wieloperspektywiczności, to jest, są ograniczenia związane z edukacją, no bo ta edukacja jest też ograniczona i ona się opiera na podręcznikach, na pewnych schematach, którymi się posługujemy, no i oczywiście błędach, które są w szkole i tak dalej. Natomiast teraz na koniec jeszcze tylko parę słów na temat tego, co sprzyja, co może pomagać nam zmianie tej debaty, bo to myślę, że jest dla nas bardziej istotne. A mianowicie, no pierwszym z nich to jest rozwój badań historycznych. Tu mówiliśmy o tym, że rzeczywiście badania się rozwijają i to dobrze, bardzo dobrze. I też świetnie, że są różne punkty widzenia. Dobrze, że jest dyskusja. Ta polemika wokół książki Dalej jest noc, ona była prowadzona, ale nie była zauważona, nie w właściwy sposób też została przedstawiona przez media. I w zasadzie została tak przedstawiona, jak te dwie spolaryzowane społeczności chciały widzieć. Natomiast znowu zostaliśmy tutaj zmanipulowani. Ale mamy bardzo dobry rozwój badań historycznych. W ostatnich latach jest dostępnych coraz więcej właśnie publikacji, książek. W zasadzie każdy ośrodek chyba naukowy, no, każda uczelnia ma kilku przynajmniej historyków, którzy się zajmują problematyką zagłady. W pewien sposób dotykają tej problematyki. Ja tu się podzielę też takim własnym doświadczeniem, bo w środę mieliśmy zebranie Katedry Historii Najnowszej Edukacji Historycznej, której jestem członkiem. Referowała swoje plany badawcze koleżanka, która jest autorką właśnie jednego z artykułów w książce Dalej jest noc. Wśród grona moich kolegów w Instytucie są różni koledzy, którzy bynajmniej nie są sympatykami tej wersji interpretacji historii. I naprawdę ta dyskusja była bardzo merytoryczna. To znaczy, ja myślę, że na to ma wpływ też takie zaufanie, które się buduje w tych małych, no nazwijmy to, środowiskach, kręgach osób. I one po prostu, to nie jest przedmiotem też tych medialnych jakichś tam zainteresowań, dlatego też ludzie w sposób
bardzo rzetelnie podchodzą do tego, wspierają siebie, krytykują, pokazują różne perspektywy. Myślę, że tak powinno to wyglądać, więc jeszcze dwie rzeczy, to już kończąc, dobrze, wymienić, że to, co pomaga, to jest jeszcze wzrost świadomości społecznej i działania edukacyjne. Ta świadomość, jak wiemy, wzrasta i to dzięki różnym czynnikom, a edukacja wielu z Państwa jest pewnie też, powiedzmy, czy nauczycielami, albo miało styczność z różnego rodzaju kursami na temat edukacji czy Holokaustu. I wiemy, że to ma ogromny, przeogromny wpływ w ogóle na zmiany tej perspektywy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pierwsza część Twojej wypowiedzi to była bardzo fajna taka diagnoza, co sprzyja tej polaryzacji w debacie publicznej. Ostatnie Twoje zdanie, edukacja, to mam nadzieję, że Państwo jeszcze troszkę postarają się wyciągnąć. Co to znaczy? No bo edukacja to jest świetne słowo wytrych. Mam nadzieję, że dorzucicie coś do tej. Proszę. Ja chciałam się trochę odnieść do tego, o czym mówił profesor Trojański. Faktem jest, że to, co zauważamy w prasie, w mediach, to jest bardzo często, też jak Sebastian mówiłeś, prezentacja tych skrajnych postaw. Ale my mamy możliwość pokazywania polemiki z tymi postawami. To jest bardzo ważne. Czy gdybyśmy nie mieli takiej możliwości, to byłoby coś bardzo niedobrego. My mamy możliwość pokazania innej interpretacji, swoich sposobów myślenia, które też są doskonałe, które mogą się spotkać z polemiką, z krytyką innych badaczy. I myślę, że dopóki są te możliwości, to wszystko jest w porządku. I teraz chciałabym jeszcze odnieść się do tej dyskusji nad książką, nad publikacją Dalej jest noc, bo ona jakby tak wielokrotnie się tutaj pojawia w naszej dzisiejszej rozmowie, żeby popatrzeć też na tę debatę z innej perspektywy. To znaczy, że to jest właściwie pewien przystanek w drodze. Dlatego, że ta książka ukazała się stosunkowo niedawno. Przygotowanie recenzji, czy przygotowanie jakichś nowych prac, które będą zajmowały się tą tematyką, wymaga czasu. Więc to jest jedno z takich, jakby to powiedzieć, najświeższych, najpełniejszych publikacji, które mówi nam o czymś, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. I oczywiście to jest pewien fragment badań, który będzie dalej rozwijany przez kolejne osoby i świadomość, że to jest tylko i wyłącznie przystanek, znaczy te nasze badania zawsze będą niedokończone. Chciałbym naprowadzić od, żebyśmy przechodzili od tego, że badania są nowe i rozwijają się i jest dialog między naukowcami, a gdzie jak to się przekłada na edukację? Sebastian przekłada się na edukację, dlatego że na przykład po publikacji książki profesora Grossa Sąsiedzi jesteśmy w innym miejscu. W latach 90. no wiedzieliśmy, że byli szmalcownicy, byli tacy, co donosili, ale byliśmy zanurzeni w tej opowieści o sprawiedliwych, bo z taką opowieścią wychodziliśmy z PRL-u. I książka profesora Grossa pokazała, że są pewne postawy, oczywiście ona była mocno krytykowana, ale była narodowa debata, setki głosów pojawiły się w tej debacie. I zwróćmy uwagę, po tej debacie żaden rozsądny historyk nie powie, że w katalogu postaw Polaków wobec Żydów w czasie zagłady są tylko sprawiedliwi. No już jakby nie ma powrotu do tego, co było wcześniej. Znaczy rozszerzyła nam się, mamy większą wiedzę i już wiemy, że ten katalog postaw Polaków wobec Żydów musimy obok sprawiedliwych różnych form pomocy, której udzielano ludności żydowskiej, musimy także uzupełnić o takie postawy, które wykorzystywały sytuację, w jakiej znaleźli się Żydzi. I to są dziesiątki różnych zachowań, więc jesteśmy mądrzejsi o tą debatę. I teraz też jesteśmy mądrzejsi o to, co zostało powiedziane w tej książce Dalej jest noc, ale to chcę bardzo mocno podkreślić, wciąż jesteśmy w drodze. Znaczy nie mamy twardych dowodów, tak żeby można było powiedzieć, tyle i tyle osób pomagało, tyle osób wydawało, dlatego że to wciąż jest proces. Mamy, tak jak mówił Darek Stola, bardziej zgadunki, aniżeli szacunki. Jeszcze nie wiem. Świetnie, to określenie świetnie podsumowuje Twoją wypowiedź, Marku. Masz to szczęście, że
jesteś jako ostatni, możesz trochę podsumować i oddajemy głos Państwu. No przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj ważną rolę odgrywają dwie rzeczy już tu powiedziane, czyli rozwój badań naukowych i edukacja. Edukacja, czyli popularyzowanie tych badań. Jest pytanie teraz, jak to zrobić? No myślę, że tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na jeden fakt, jedno zjawisko, że o ile na polskich uczelniach, na każdej uczelni jest ktoś, kto się zajmuje Holokaustem, to tak naprawdę na polskich uczelniach panuje prawdziwa zapaść w badaniach nad II wojną światową. Mało kto jest zainteresowany badawczo wojną, a zwłaszcza już w wymiarze jakimś regionalnym. I w związku z tym duża rola tutaj jest w tym Instytutu Pamięci Narodowej, który jest tą ogólnopolską instytucją, ale po pierwsze, w rzetelnych badaniach, tam mamy projekty badawcze, które zajmują się i wojną, i sprawą Holokaustu, i ratowania Żydów. Więc po pierwsze, rzetelne badania naukowe w IPN, a po drugie, edukacja, która docierałaby do tej najbardziej aktywnej, poszukującej młodzieży, do studentów, do uczniów szkół średnich, do studentów. I myślę, że edukacja w dużej mierze internetowa, bo jednak młodzież w tej chwili większość swojego życia spędza w internecie, w mediach społecznościowych i tam ją trzeba przede wszystkim przenieść. Bardzo dziękuję i teraz głos przekazujemy Państwu. Ja mam nadzieję, że Państwo mają taki twórczy niedosyt i z tego jakieś pytania się zrodzą. Tylko przypomnę, jeśli ktoś z Państwa chce adresować pytanie do konkretnej osoby, Pani Profesor Bożena Szajno, Pan Profesor Marek Wierzbicki, Pan Profesor Piotr Trojański. Bardzo proszę. Ja bym chciała. Ja właściwie miałabym pytanie zupełnie ogólne do wszystkich Państwa, ponieważ mam pewne poczucie niedosytu. Wydaje mi się, że sprawa Holokaustu jest sprawą zbrodni na człowieku. A jeżeli nie wyjdziemy z założenia, że każde odebranie drugiemu życia jest zbrodnią, drugiemu człowiekowi, czy bez przyczyny, powiedzmy tutaj mamy zawsze, że jakaś jest przyczyna, ale jeśli próbujemy wyjść z tego impasu, że nie wiemy, czy nie czeka nas w przyszłości, czy nie czeka narodów podobne, czy nie czekają podobnie straszne doświadczenia, musimy szukać źródła, a źródłem w moim przekonaniu jest moralny upadek ludzkości. Jest to takie może takie naiwne, wydaje się pierwszym sformułowanie może niezręczne, ale jeśli nie wyjdziemy od tego, że zbrodnią jest zabijanie ludzi bez względu na to, czy ich jest 10, 20, 500, i zbrodnią jest racjonalizowanie tego. Trochę zabrakło mi tego, ale Państwo no tyle informacji podając nie mogli, no każdy z tego punktu widzenia, ale zabrakło mi odniesienia od tego dotknięcia zła, jakim była konferencja w Wannsee. Jeśli zdajemy sobie sprawę, że 10, 12, nie pamiętam dokładnie ilu było tych biorących udział, ale to zdecydowało o 11 milionach europejskich Żydów, to widzimy, że nie ma nic gorszego jak racjonalizowanie zbrodni. I bardzo dziękujemy. To myślę, że to dobrze, że Państwo zostawili pewną przestrzeń niedotkniętą. No, ja po prostu chciałam. I Pani zidentyfikowała ten temat jeszcze nieporuszony. Czy może ktoś z Państwa jeszcze miałby pytanie tak teraz na gorąco? Jeśli nie, to proszę bardzo. Trochę temat nauczania o zagładzie prawa człowieka. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję Państwu za tę bardzo ciekawą debatę. Oczywiście Państwo mnóstwo wątków. I ja trochę też spojrzałam na te kwestie, o których tutaj była mowa, z
perspektywy tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej i też wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale chciałam zapytać właśnie wszystkich Państwa o tę kwestię edukacji. Otóż muszę powiedzieć, że ostatnio pojawiło się takie zwątpienie, ponieważ pomimo wszystko, że dzieje się dużo dobrego w kwestii edukacji właśnie o Holokauście, nie dalej jak tydzień temu na przystankach w Małopolsce pojawiły się takie plakaty, między innymi w takiej małej miejscowości, no w takiej małej, ale niedaleko Krakowa, w Mszanie Dolnej, na przystankach autobusowych, Mszana Dolna od Żydów Wolno. I takie hasło pojawiło się 80 lat temu, ponad, kiedy naziści zamordowali prawie 1000 mieszkańców tej miejscowości, wraca to do nas. W związku z tym mówię o tym elemencie, o tym poczuciu bezradności. Dostępu też do pana profesora, który zajmuje się tym tematem, co z tym w ogóle robić. To jest teraz, to dzieje się teraz. Dziękuję Państwu. Dziękujemy. Chyba jest na tyle rzeczami mikrofonem, który mam odwołał. Mianowicie interesuje mnie, na ile te pogromy, które były w Kielcach, w Krakowie też był pogrom, prawda? Na ile wpływ na to miały wydarzenia związane z ściganiem, czy poszukiwaniem, ściganiem, torturowaniem, mordowaniem żołnierzy lankowskich, tych, którzy się ujawnili po 1944-1945 roku. A powszechnie kojarzone jest to jeszcze do dzisiaj z tak zwaną żydokomuną, czyli po prostu z tym, że no nie chciałabym tu liczb przytaczać, aczkolwiek one są jakoś tam opracowane, powiedzmy, że to może nie do końca jeszcze opracowane, to jest ponad 60%, jeżeli się nie mylę, że w tych oddziałach właśnie NKWD czy UB pierwszych SB, UB pierwszych, tak, nie SB było dopiero, to znaczna przeważająca liczba była jednak osób pochodzenia żydowskiego. To może teraz pula odpowiedzi. Tak. Dziękuję bardzo za te pytania. One łączą się ze sobą, więc spróbuję odpowiedzieć. Myślę, że tak częściowo na Pani, więc pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, że edukacja nie jest panaceum na wszystko. Znaczy edukacja rozumiana w taki sposób, jak my zazwyczaj to rozumiemy, szkolna, tak, ta formalna, zinstytucjonalizowana, nie może być, bo ona ma ograniczenia i to szereg ograniczeń. To są programy nauczania, podręczniki, nauczyciele, kontekst polityczny, zmiany, reformy i tak dalej. My jesteśmy tutaj przecież eksperymentem przeróżnych reform i w przypadku kwestii nauczania o Holokauście to wiemy, ile razy się zmieniały te programy. I raz było jedwabne, raz nie było, teraz znowu może będzie. Wiele innych takich rzeczy i treści nauczania, które są w programach i potem w podręcznikach, one są istotne z tego punktu widzenia, że o tym się mówi w szkole. Ale to kolejne jakby takie też spostrzeżenie, sama wiedza na ten temat jest niewystarczająca. I niektórzy mówią, że jakby wzrost wiedzy na temat zagłady Żydów wcale nie gwarantuje, że ona się przekłada na postawy. To znaczy, że ludzie są bardziej uwrażliwieni na to, jeżeli wiedzą bardziej, co się stało z Żydami w czasie II wojny, będą bardziej wrażliwi na to, co się dzieje teraz, no nie tylko z Żydami, ale w ogóle z innymi osobami, którzy są dyskryminowani i tak dalej. Więc tutaj potrzeba jest przewartościowania edukacji w ogóle i też patrzenia na edukację o Holokauście w inny sposób niż do tej pory. My przez wiele lat w ogóle, mówiąc o edukacji, mieliśmy na myśli, przekażmy jak najwięcej wiedzy. A kwestia kształtowania postaw gdzieś tam po prostu była na boku. Wielu nauczycieli historii dalej tak uważa, że to nie jest moją rolą. Ja mam tylko przygotować do matury, przekazać dużo informacji, bo zresztą to łatwo sprawdzić jest. A to, czy ktoś jakieś postawy wykształci, no to nawet nie mamy takiej możliwości, żeby to zmierzyć i zbadać. I dlatego to jest moje, myślę, podejście do edukacji. No, coraz więcej nauczycieli się skłania ku temu, mianowicie, że edukacja o Holokauście to nie powinna być już nauczaniem o, ale nauczaniem do przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości. To znaczy cały czas powinniśmy odejść od wiedzy na rzecz kształtowania postaw.
Nie można kształtować postaw bez wiedzy rzetelnej, to też jest ważne, ta wiedza musi być, tylko my musimy znaleźć proporcje w szkole i nauczyciele historii szczególnie powinni znaleźć czas na dyskusję na ten temat i jednocześnie uświadomić uczniom, po co oni mają wiedzieć, tak, to, co się wydarzyło w przeszłości. Kwestie aktualizacji są tutaj kluczowe. Nauczyciele języka polskiego mają łatwiej, czy literatury rzecz biorąc, bo te kwestie związane z postawami człowieka są tam jakby najważniejsze. Historia czy kontekst historyczny jest jakby drugorzędny też często. Natomiast historycy muszą sobie zdać z tego sprawę, bo to jest kluczowe. I na przykład, żeby uczniowie mogli reagować na to, co się dzieje na przykład w mszanie dolnej, no, trzeba by się zastanowić, kto to napisał, dlaczego, czy oni coś wiedzieli na ten temat, kim byli Żydzi, co się z Żydami stało, czy może są tego jakieś jeszcze inne ułamkowanie i tak dalej, czy to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, należy porównywać z okresem II wojny światowej, z murami, z gettem i tak dalej, i tak dalej. No to znowu się takie nawiązania pojawiają do muru wokół Gazy, strefy Gazy. No moglibyśmy tutaj się też zastanawiać, na ile Izraelczycy wyciągnęli lekcje z Holokaustu. Mury są budowane i były przecież w Czechach, między w dzielnicach, w których mieszkali Romowie. Jest mur na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Wielu ludzi uważa, nie oddzielmy to, co było w przeszłości, bo to jest trywializowanie zagłady, nie możemy tego robić. Inni mówią właśnie przeciwnie, że po to tylko powinniśmy uczyć o zagładzie, żeby nie doszło do podobnych wydarzeń w przyszłości. Nieważne, kim są ofiary. Kończę już ten wątek, bo oczywiście można byłoby dużo mówić. Ja Państwu przywołam wypowiedzi Jehudy Bauera, a to może też na marginesie powiem. Jehuda Bauer to pewnie wielu Państwu jest znany, historyk Holokaustu izraelski, ale ja chciałem o nim powiedzieć również dlatego, że on był taką pełną funkcję jako doradca, tak, naukowy Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście, Academic Advisor. I on przez wiele lat miałem przyjemność też z nim się spotykać, bo ja jestem członkiem, jak wspomniał Sebastian, zresztą Sebastian był przewodniczącym delegacji tejże polskiej w tym sojuszu. I on kiedyś tam podczas jakiegoś spotkania stwierdził, że oprócz edukacji są jeszcze inne ważne narzędzia, które mamy do tego, żeby przeciwdziałać ludobójstwu. No jak, co jest tym narzędziem? To są mechanizmy prawne, które stworzyła społeczeństwo, organizacje międzynarodowe i tak zwane szybkie reagowanie. I jak wiemy, te mechanizmy się nie sprawdzają zazwyczaj w praktyce, choćby w przypadku ludobójstwa w Rwandzie, to wiemy, jak długo się społeczność międzynarodowa zastanawiała, czy reagować. Nawet dyskusja była prowadzona w Stanach Zjednoczonych na najwyższym szczeblu, czy to już jest ludobójstwo, czy jeszcze nie jest ludobójstwo. Czy powinniśmy już interweniować, czy też nie. W przypadku interwencji na terenie byłej Jugosławii, jak wiecie Państwo, to też nie było takie proste, ale jednak doszło do bombardowania Serbów za sprawą sojuszu, no w zasadzie Amerykanie Europejczycy nie byli w stanie. Nie byli w stanie. Ale dlaczego Amerykanie podjęli? Tam kluczową rolę odegrał Elie Wiesel. To znana Państwu pewnie postać, ocalony z zagłady, autor takiego słynnego, znanego dzieła literackiego Noc, za co dostał Nagrodę Nobla. On był jednym z osób, takich adwokatów wtedy, szybkiej interwencji. To znaczy on, który doświadczył zagłady, mówił, świat nie może stać z boku. Musimy reagować. Namawiał prezydenta Stanów Zjednoczonych do tego, żeby to zrobił i zrobił. Ale pamiętacie Państwo, ci, którzy wtedy żyli, jakie to wywołało kontrowersje i to nie tylko w Europie, w ogóle na świecie generalnie, że ktoś bombarduje inny suwerenny kraj, tam jest konflikt, niech oni sobie sami rozwiążą ten konflikt, nie ma jednoznacznych, powiedzmy, nie wiem, winnych, tak, tego konfliktu i tak dalej, i tak dalej. Boże, nam wyrywa. Już kończę. Ja odpowiem w porządku chronologicznym na pytanie, jak na historyka przystało. Historycy nie racjonalizują sprawy, znaczy nie zgodzę się z panią. Jeżeli coś się wydarzyło w przeszłości, to naszym zadaniem jest nie zdumienie, jak to się mogło wydarzyć, tylko odpowiedź na pytanie, dlaczego to się wydarzyło.
Jeżeli się wydarzyło raz, może się wydarzyć po raz kolejny. I my musimy jak najpełniej opisać, wyjaśnić. Ale jest też tak, że nie mówimy o ludziach, których przeszłość, losy opisujemy, jako jakichś takich podmiotach bez imion. Nadajemy im imiona. My właśnie chcemy powiedzieć, kim oni byli, kim były ofiary. Snyder w tej książce o zagładzie powiedział, każdy z tych 6 milionów zamordowanych Żydów miał swoje imię. I musimy w ten sposób myśleć o tych, którzy zostali zamordowani. Więc nie ma mojej zgody na to, że wyjaśniając, opisując, racjonalizujemy. Snyder zresztą jeszcze jeden ciekawy wątek w swojej książce napisał, że jak my przyglądamy się dzisiaj zagładzie, to wszyscy się ustawiamy po stronie tych dobrych. To jest bardzo ciekawe, że my byśmy to w ogóle wszyscy sprawiedliwi byśmy byli. On powiedział, hola, hola, przyjrzyjmy się, kim byli ci zwykli Niemcy, słynna książka Browninga o tym, no właśnie o zwykłych ludziach, tworzących 101 batalion policyjny. Więc to też taki ciekawy trop, prawda, do zastanowienia się. To jakby odpowiadając na pytanie pani. W kwestii edukacji, no ja powiem tak, dwa tropy, dwie uwagi, jakby mi się tutaj nasunęły. Zerwać te plakaty. No skrzyknąć i zerwać te plakaty. Aśka Podolska z Centrum Edelmana w Łodzi robiła taką akcję zamalowywania antysemickich napisów. No po prostu skrzyknęło się parą osób, jak w Łodzi ktoś tam wypisywał różne antyżydowskie hasła, no to oni to zamalowywali. I to jest jakby, myślę, jedno zachowanie, a drugie, to traktować to jako pretekst do rozmowy. Jeżeli, nie wiem, jest się nauczycielem, wziąć taki plakat, porozmawiać, to o czym mówił profesor Trojański. No nie widzę innych rozwiązań. W kwestii pogromu. Jeśli chodzi o pogrom Żydów w Kielcach, w mojej ocenie o tym, jaka była skala, dlaczego doszło do tych wydarzeń, zadecydowały dwa czynniki. Antysemityzm i działania władzy. I oczywiście możemy rozwijać te wątki, czy był... To nie jest odpowiedź na moje pytanie. O tym wszyscy wiemy, co pani mówi. No nie, ale... Ale jeszcze... Pytałam się, czy są takie badania w ogóle robione, czy ktoś robił takie badania? Badania o dokumenty. Tak, że tak. Myślę, że jest ważne, żeby się odniosła do tego. Ale ja mam zapisane, mogą pokazać. Czy jakiś wpływ na pogromy, ja nie mówię tylko o Kielcach, w Krakowie też był pogrom. Czy jakiś wpływ, ale tu równocześnie też Rakowcy byli więzieni, prawda, w więzieniu Świętego Michała z Stadionu. Znaczy, pytanie zostało zanotowane. Tak, jakby odpowiem po kolei. Znaczy, o pogromie Żydów w Kielcach, tak jak powiedziałam, w mojej ocenie zadecydowały te dwie kwestie. Antysemityzm i zachowanie władz. I każdy z tych wątków można dalej rozwijać. Nie ma teraz na to czasu, bo to są niezwykle długie historie i opisy. Marcin Zaremba mówi jeszcze o rabunku. Natomiast jeśli chodzi o Żydokomunę, to należy jakby odpowiedzieć na pytanie, czym jest Żydokomuna. No to jest obwinianie ludności żydowskiej o popieranie władzy komunistycznej i taki stereotyp, Żydzi nam zafundowali komunizm po roku 1944. Są wielowątkowe badania. Mordują naszych żołnierzy, tak? I ja dokończę. Więc są wielowątkowe badania, które przyglądają się, jak wygląda ta relacja Żydzi w Polsce po zagładzie, a komunizm. Bo oczywiście stereotyp do komuny to nie jest historia wymyślona po wojnie, to jest coś, co istniało znacznie wcześniej, od października 1917 roku. I co nam mówią wyniki tych badań? Że rzeczywiście w różnych organach władzy pojawiają się Żydzi, przedwojenni komuniści, Żydzi, którzy po wojnie zdecydowali się poprzeć władzę komunistyczną. Pokazujemy, jakie są szacunki. 60% nie jest szacunkiem do utrzymania, to się całkowicie z panią nie zgodzę. Nie ma żadnego szacunku, który mógłby nam powiedzieć, że
większość Żydów zafundowała Polsce komunizm. Nie ma takiej opcji. Nie. Komunizm w Polsce zafundował nam Związek Radziecki z poparciem komunistów, przedstawicieli tej ideologii w Polsce, wśród których było bardzo dużo Polaków. I ta większość to są Polacy. I teraz kolejny wątek, jeśli tylko zatrzymujemy się na kwestii żydowskiej, to jest dlaczego Żydzi popierali komunizm. I znowuż nie ma prostej jednej opowieści, że popierano dlatego, że utożsamiano się z komunizmem, popierano również z powodów pragmatycznych. Na przykład syjoniści, którzy w ogóle z komunizmem nie chcieli mieć niektóre ugrupowania nic wspólnego, popierali dlatego, że o tym, że oni będą mogli z Polski wyjechać, decydowały władze komunistyczne, no nie Mikołajczyk. W związku z tym pragmatycznie popierali, pisali tam różne teksty, natomiast wyjeżdżali z Polskę, opuszczali. Ulica Żydowska, bo musimy pamiętać, że mamy jakby też różne poziomy. Mamy komunistów żydowskich obecnych na polskiej scenie politycznej albo pochodzenia żydowskiego, na przykład może być Hilary Mintz czy Jakub Berman, ale też możemy dyskutować, jak oni siebie identyfikowali. To też jest w ogóle nieprawdopodobnie ciekawy wątek właśnie tej tożsamości żydowskich komunistów, ale mówię o tych, co działali na polskiej scenie politycznej, ale mamy również ulicę żydowską. Ulica Żydowska, czyli społeczeństwo żydowskie po II wojnie światowej, i w społeczeństwie żydowskim po II wojnie światowej komuniści nie są większością. Nie mają poparcia. Dlaczego? Dlatego, że dla środowisk religijnych to jest również to upozycjonowanie komunistów w przedwojennym świecie żydowskim. Komunista żydowski, który odchodzi od religii żydowskiej, to jest ktoś, kto jest poza tą społecznością. To tę grupę bardzo źle postrzegano na ulicy Żydowskiej i większym poparciem cieszy się na ulicy Żydowskiej ruch syjonistyczny, cieszą się te ugrupowania, które mają charakter centrowy, na przykład Ichud syjonistyczny. Dlaczego? Dlatego, że oni mówią, że z Polski trzeba wyjechać, że to, co się wydarzyło w czasie zagłady, że nikt nie stanął w obronie Żydów, że trzeba po prostu wyjechać, budować własne państwo, które zawsze będzie nas broniło. I połowa Żydów wyjeżdża w sposób nielegalny. To też jest kolejna fascynująca historia, ta nielegalna emigracja Żydów po wojnie z Polski. Wyjeżdża, opuszcza Polskę w sposób nielegalny, bo legalnie było to dość trudne, trzeba było mieć wizy, pieniądze i tak dalej. Połowa zostaje. I ci, którzy zostają, w kolejnych falach emigracyjnych, jak powstaje państwo Izrael, w 1949 wyjeżdżają, później jest ta tak zwana Alija Gomułki, no bo zobaczyli, czym jest komunizm, już nie chcą zostać. Zostaje grupa Żydów po drugiej połowie lat 50., która rzeczywiście akceptuje Polskę komunistyczną, ale to nie jest większość. Ale pogromy nie były w 50. latach. Tak, ale ja tłumaczyłam, ale ja mówiłam... Ale ja pokazałam, znaczy mówiąc o ulicy Żydowskiej, żeby było jasne, mówiąc o ulicy Żydowskiej, mówię o roku 46, dlatego że władza komunistyczna zadecydowała, żeby takie ugrupowania jak syjoniści i bunt zniknęli z życia żydowskiego, dlatego że nie mieścili się w ortodoksji komunistycznej. To byli wrogowie polityczni. W 49 roku zmuszono ich do zakończenia działalności. Więc ja opisuję sytuację z 46 roku, mówiąc o tym, jak wyglądają relacje komunistyczne. Tak, tak. Ja chciałem jeszcze powiedzieć co nieco o edukacji, bo to jest wątek, który pan profesor... To jest ciężka sprawa. Czy... Bardzo ciężka, trzeba o niej mówić chyba. Można? Nie. Proszę, proszę. Pani ma pytanie, czy... Tak. Do pana profesora właśnie, bo jest mało wykorzystywany w tej dyskusji, wydaje mi się. Tak. Mianowicie pan jest związany z kulem, prawda? Tak. To może, znaczy to jest takie pytanie rozszerzone nieco. Gdy chodzi o edukację, o edukatorów, no oczywiście nauczyciele, prawda? To jest jasne. A się wydaje, po pierwsze, że wkraczaliśmy, gdy chodzi o sprawy polsko-żydowskie, wkraczaliśmy w bardzo dobry okres naszej historii przed 1915 roku, w 2015 rokiem, kiedy to bardzo szeroko, może nie szeroko, ale przynajmniej bardzo widocznie ujawniały się liczne grupy zaangażowanych bardzo nauczycieli w małych miejscowościach. Tu przykładem jest Chmielnik, wydaje mi się, szalenie ciekawym, bardzo fajnym. I Msza Nadolna też. I też Msza Nadolna, ale jeszcze powiem za chwilę słowo na ten temat. A więc, i to były te inicjatywy, które rzeczywiście
nie polegamy tylko na korzystaniu lekcji. To wiecie doskonale, prawda, panowie, pani profesorze. No właśnie, to było bardzo skuteczne. To się oczywiście niestety ostatnich latach zcięło, że tak powiem. Tego nie widać. Może czasami jakieś słowa są na ten temat, natomiast skutecznie upłynęła ta inicjatywa. Teraz druga sprawa. Gdy chodzi o szanet, ja tylko ci powiem o haśle wolni od LGBT. Czy to wam przypominam szanet? Wolni od Żydów? Było to, czy taka uchwała przez szanet dolną przyjęta, tak? Nie, nie mówiłam szanet dolny, o równi klasowości. No to znamy. Tak, piękne hasło, prawda? I bardzo łączące się z wykluczeniem, z antysemityzmem, no ze wszystkim, co jest bardzo złe. Tak, teraz a propos kulu. Wydaje mi się, i tu będzie pytanie. Słyszeliśmy o różnych bardzo niefajnych na tym Uniwersytecie Katolickim, no jest w Krakowie Ignacjanów, prawda? A więc o kulu. Pamiętacie o tych historiach, które tam się działy, nie będę ich przypominała w tym gronie. Ale jak mówimy tak, to strasznie na okrągło o tym, że ach, słuchajcie, no, ludobójstwo, oczywiście Sarajewo, oczywiście to bardzo ważna sprawa połączenia tych strasznych odruchów ludzkości, tych makabrycznych obecnie, ale kul, katolicyzm, chrześcijaństwo, które nie mówię chrześcijaństwo, to jest zawsze pytanie, żeby pani sformułowała tak, pytanie, dobrze? Co robi kul? Jak pan mógł to w dwóch zdaniach chociaż ująć? Tak, osobiście. W kwestii edukacji, szeroko pojętego, szerzej pojętego nie walki z antysemityzmem, tylko w ogóle z tymi ograniczeniami obrzydliwymi, obydnymi, itd. Dobrze? Skracając, kul jest kul. Odpowiem krótko, konkretnie, mianowicie tyle co wiem oczywiście, bo nie mogę za cały kul, że tak powiem, tu odpowiadać, ale w ciągu ostatnich dwóch lat powstało na kulu Centrum Dialogu Polsko-Żydowskiego imienia Abrahama Herschela i między innymi tam odbyła się też promocja książki Ryszarda Tendorfa z Kanady na temat roli Kościoła katolickiego w ratowaniu ludności żydowskiej w czasie zagłady. Między innymi oczywiście szereg konferencji, jakichś spotkań, innych publikacji, więc to ta inicjatywa na pewno jest jakimś cennym takim przyczynkiem do pracy nad zbliżeniem środowisk polskich i żydowskich. I tylko to mogę powiedzieć, jeśli chodzi o kul. Właśnie chodzi nie tylko o słowa, że jest na każdej uczelni przedstawiciel naukowy do przybliżania historii Holokaustu, Żydów, Polaków i tak dalej. Bo co z tego wynika? Przepraszam bardzo. To jest bardzo ważne pytanie, ale ono otwiera pole do dyskusji na odrębny temat i myślę, że wszyscy się przyglądamy, no nie chcę mówić za wszystkich Państwa, ale wśród osób, które trochę tę tematykę śledzą, przyglądamy się temu, co ten Instytut Abrahama Jehoszuły Herschela na kulu będzie robił. Czy będzie wolność doboru tematów badawczych. To jest kiełkująca komórka organizacyjna w ramach kulu, więc wyzwanie jest duże i pytań się nasuwa sporo. Jesteśmy już, zakładaliśmy na około półtorej godziny, chyba to może ostatnie, czy jeszcze chcesz? Jusiusieńko, i będzie ostatnie pytanie pana, dobrze? Czyli to nie będzie dobrze, ale jak to dokończę? Tutaj mamy dokończenie. Teraz w sprawie kulu możemy powiedzieć, że po owocach ich poznacie, czyli poczekamy trochę na efekty działania tego centrum. Natomiast wracając do edukacji, ja myślę, że dwie kwestie są kluczowe w edukacji właśnie na tematy Holokaustu i stosunków polsko-żydowskich. Pierwsze to rzetelne badania naukowe, czyli czego będziemy uczyć, o czym będziemy edukować, czy to będzie oparte o krytyczne badania naukowe i wiedzę na dzień dzisiejszy traktowaną jako pewną, czy zbliżoną do pewnej, a nie tylko, przepraszam, to później bezmyślne powtarzanie pewnych starych jakichś schematów czy opinii sprzed 50 lat, bo ktoś powiedział, że taki człowiek był bohaterem, czy to wydarzenie warto wspominać. Więc to jest pierwsza rzecz, rzetelne badania naukowe, krytyczne tej tematyki. A po drugie, myślę, że
to jest w ogóle kwestia tego, jak nasza edukacja, oświata powinna wyglądać. Myślę, że powinno być w tej edukacji mniej słów, więcej czynów, czyli mówiąc językiem harcerskim, które jest bardzo bliskie, wychowanie przez działanie bardziej, a więc bardziej działanie projektami, poprzez projekty, niż tylko poprzez słowo, poprzez nauczanie na lekcjach. Te projekty to chociażby szukanie śladów pamięci po przedstawicielach społeczności żydowskiej, czy w ogóle pamięci z okresu wojny, to upamiętnianie właśnie tych osób, tych wydarzeń, opieka nad miejscami pamięci i tak dalej. Czyli te wszystkie działania, które potem bardziej kształtują postawy niż tylko słuchanie wykładów. Czy pan króciutko, tak, będzie chciał? I prosiłbym bardziej o pytanie, chyba że jakaś bardzo krótka uwaga czy opinia, nie, ale tak, żebyśmy nawzajem dali sobie szansę. Będę tu była krótko, chociaż nie jestem jakimś mówcą, także będę się bardzo starał. Jako Bryper, żydowska inicjatywa na rzecz sprawiedliwych, obecnie głównie na wózku, chciałem tylko powiedzieć, może trochę przewrotnie, że nie jestem w stanie zrozumieć sprawiedliwych. Proszę mnie zrozumieć źle. Po prostu to, co oni zrobili, to po prostu się, mówiąc brzydko, no, lepetynie nie mieści. Natomiast a propos tego tytułu dzisiejszej debaty, chciałem powiedzieć, że ci, co mordowali, już nie mówię tu o liczbach, ci Polacy, którzy mordowali, jestem w stanie ich zrozumieć. Ponieważ mało się o tym mówi, nie mówię, że się w ogóle nie mówi, że po prostu zostali postawieni, szczególnie na wsi, mówię tutaj o strażach nocnych, o sołtysach i tak dalej, oni zostali postawieni w takiej sytuacji, że ja sam nie wiem, jak bym się sam zachował. Jestem synem dziecka Holokaustu, ale po prostu nie mówię, że usprawiedliwiam tych ludzi, ale jestem w stanie zrozumieć, co nimi powodowało. Dziękuję. I to jest przykład, że poza postawą skrajną patrzymy na źródła i kontekst. Dziękuję za pana uwagę. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Tam z tyłu, w głębi sali. I pan, to może pan wcześniej się zgłaszał, to bądźmy... Ja do tego opowiem. Tak, do mikrofonu. Ja mam długo, ale oczywiście króciutko, postaram się syntetycznie. Cieszę się, zazdroszczę, że znacie panowie osobiście profesora Jakuba Bauera. Zastanawiam się, odnosząc się do tematu tego spotkania, czy grozi nam jednowymiarowość debaty. A może by Jakuba Bauer powiedział, oby nam nie groziła wielowymiarowość, nie groziła nam relatywizacja. Przecież on mówi o tym, nie w kontekście polskim, ale w kontekście światowym, że nie tylko się zniekształca, ale też zaprzecza temu, że Holokaust był pewnym faktem społecznym. Więc być może trzeba zastanowić się nad tym, że nic nam nie grozi, tylko musimy zastanowić się, jak pogłębić tą jednolitą dyskusję i debatę na temat Holokaustu. Może trzeba zmienić perspektywę, opuścić trochę nie to, co pani, ja rozumiem intencję, nazwała racjonalizacją, trochę tak w stylu baumanowskim, a pani mówi szukaniem obiektywnych faktów. Ale być może w ogóle nie o to gra chodzi. Być może edukacja i dyskusja na temat Holokaustu musi być bardziej w stronę radykalnej odpowiedzialności, wymiaru etycznego, którego nam brakuje. To jest kluczowa sprawa. Ja kończę moje pytanie Jarody Bauera. Może powiem to zrobić tak. Dlaczego pracuję w Alma Mater, w Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym w ostatniej gazecie Alma Mater ukazała się dyskusja na temat getta Waffen-Ferm. Ja rozumiem, że pani profesor z Wrocławia nie chciała zwracać uwagę na nasz Jagielloński Uniwersytet. No tak, to się działo. A dlaczego jest tak, że Roman Gocka wraca do Krakowa i obserwuje, analizując anały gazet, że jest cisza, że zniknęła 1/4 krakowskich obywateli, ale nikt o tym nie pisze i nie dyskutuje. A być może powinien się zastanowić, dlaczego moja mama do dzisiaj, żyjąca w spokojnej starości, tęsknie wspomina koleżankę, która musiała wyjechać w 1938 do Izraela i nie rozumie dlaczego. A być może trzeba pomyśleć o tym, dzięki za wspomnienie, że pogrom był w Krakowie, że pogrom był w Radce. Być może trzeba przemyśleć, ostatnia myśl,
Jak ja się czuję, kiedy siedzę w Tel Awiw w uniwersytecie i obserwuję wielką mapę, gdzie jest współczesna mapa na świecie, gdzie mieszkają Żydzi. I czekam naiwnie, znając statystykę, znając badania demograficzne, i czekam, kiedy pokaże się obok setek, tysięcy, czasami milionów Żydów żyjących w różnych krajach na świecie, kiedy pojawi się Polska. Tam się pojawia Ukraina, jestem pełen napięcia. Polska zero. To są promile. I pytanie jest, żebyś może przemyśleli naszą radykalnie rozumianą, etyczną odpowiedzialność za Holokaust i dyskutowali o tym z ludźmi, a nie liczyli, choć to domena historyków, tak jak liczyli nas Niemcy. Przestać liczyć. Zacząć czuć i zacząć myśleć etycznie. Bo myśmy tego rozdziału nie zrobili. To pytanie ja wtedy Bauera. Szczęśliwie to pytanie pan zadaje w Centrum Społeczności Żydowskiej, więc ja wiem, że my lubimy taką, Żydów w Polsce nie ma, tak? I szczególnie sami Żydzi lubią w ten sposób sobie mówić, ale myślę, że też może przyjdzie czas na to, żeby życie żydowskie dostrzegać, a nasza dyskusja to, że odbywa się w tym miejscu, a nie innym, myślę, że też jest pewnym znakiem. Proponuję, żeby dwie chyba ostatnie osoby jeszcze podnosiły ręce, tak? Bardzo państwa proszę zwięźle i państwo tutaj udzielą jakiejś zbiorczej odpowiedzi, będziemy zmierzać. Dobry wieczór, ja po części chyba chcę się odnieść do tematu tej debaty i dwuwymiarowość narracji na temat postaw polskich na tym, że część Holokaustu, czyli tych dwóch ekstremów, że milion sprawiedliwych, 40 tysięcy Żydów zamordowanych przez Polaków. I jak było wspomniane, w latach 80. polska debata publiczna zaczynała od skupienia się na tym wizji o tylko pozytywnych działaniach Polski. Teraz wahadło przeszło w inną stronę, czyli jak było wspomniane, żaden poważny historyk nie opiera się temu, że postawy ludności polskiej nie były tylko pozytywne. A ja chciałem zapytać, czy może w przyszłości, znaczy dalszej niż bliższej, czy jest możliwe, że to wahadło przejdzie w inną stronę i będziemy skupieni na przykład w polską politykę historyczną, będzie zarejestrowana, skupiona właśnie na odpowiedzialności Polaków podczas Holokaustu i będzie skupiona na tych negatywnych aspektach historii ludności polskiej. To na panu zamykamy dyskusję, dlatego że już niektórzy zaczynają wychodzić, żebyśmy po prostu się nie rozmyli. Bardzo krótko, ponieważ padły tutaj na początku dyskusje na temat polskiej historii, na temat przyczyn, prawda, na temat dwudziestolecia międzywojennego, a z drugiej strony na końcu znowu dość tak tradycyjnie, prawda, że edukacja o Holokauście to edukacja o przyszłości i dalej. Czy państwa zdaniem to się da połączyć, prawda? Czy ten element wiedzy o dwudziestoleciu międzywojennym powinien być jakoś wyeksponowany właśnie w działaniach historycznych z młodzieżą, czy raczej no, mamy iść w kierunku bardziej współczesności? Wydaje mi się, że przede wszystkim w pracy z młodzieżą powinniśmy skupić się na kształtowaniu pewnego obiektywnego, zrównoważonego obrazu przeszłości Polski przedwojennej. To, co mówiliśmy na początku, że do upadku komunizmu w Polsce II Rzeczpospolita była zawsze idealizowana i była traktowana jako kraj wyjątkowo dobry pod każdym względem. Była takim kontrapunktem do tej rzeczywistości komunistycznej. Natomiast my powinniśmy pokazywać blaski i cienie, więc to jest oczywiste, że uczyć krytycznego myślenia. Myślę, że to jest w ogóle główny cel nauki historii. Uczenie myślenia krytycznego, bo to myślenie z kolei może się przełożyć na odpowiedzialność własną za otoczenie, za społeczeństwo, w którym się żyje i odpowiedzialność za przeciwdziałanie różnym formom rasizmu, nietolerancji, czyli tym wszystkim postawom, które mogą doprowadzić do stygmatyzowania jakiejś grupy i potem do jej nawet eksterminowania. Więc myślę, że punktem wyjścia powinno być nauczanie krytycznego myślenia poprzez historię. Ja odniosłam się też do kilka wątków z pytań. Było to pytanie o wymiar etyczny. Rzeczywiście, no, powtórzę jeszcze raz, no, trzeba pamiętać, czym była zagłada, kim byli ludzie, którzy zostali zamordowani, i zgadzam się tutaj z państwem, że zapominamy. To znaczy, że no nie dostrzegaliśmy przez wiele lat, że mieszkańcy miast, w których
się znajdujemy, może oczywiście poza tym terenem Polski, skąd ja przyjechałam, przed wojną 30, 40, 20%, 50% to byli Żydzi. Ich nie ma teraz. I oczywiście to zapominanie jest czymś niedobrym. Ja oczywiście też popatrzę na te inicjatywy, które przywracają pamięć. Jest taka nagroda przyznawana przez Muzeum Poli i pamiętam jedną edycję z tej nagrody, kiedy nagrodzonymi byli właśnie tacy lokalni działacze, którzy odnawiali te miejsca, które związane były z pamięcią żydowską. Ale oczywiście ten wymiar etyczny musimy brać pod uwagę, nie ma żadnej wątpliwości, ale też myślę, że kiedy mówimy o przeszłości, to warto też myśleć o tych naszych zobowiązaniach etycznych wobec świata, który mamy dzisiaj. Ukraina, to co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Znaczy, no, czy jesteśmy obojętni, czy jesteśmy zaangażowani? Gdzie każdy z nas powinien stanąć i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Teraz pytanie dotyczące edukacji. I pojawiło się, no właśnie, jaka ta edukacja ma być, jak ją zmieniać. Tutaj jeszcze taka jedno spostrzeżenie, ta liczba 200 tysięcy jest już nie do utrzymania, znaczy w ogóle przez historię została zanegowana, w ogóle nie wprowadzajmy jej, bo ona jest, tak jak powiedziałam wcześniej, nie do utrzymania. Natomiast myślę, że to, co jest ważne w edukacji, to nauczenie zadawania pytań, dlatego że my zawsze damy jakąś faktografię. Ale co z tego, że ktoś no, przeczyta, jakie były przyczyny Holokaustu, czym był Holokaust? Trzeba zadawać pytania. Uczyć zadawania pytań wobec tego, co znajdujemy w podręcznikach. I tak jak Marek mówił o tym krytycznym spojrzeniu na to, co proponują nam różne, nie wiem, książki, publikacje, podręczniki, to jest niezwykle ważne, ale też, żebyśmy cały czas uczyli zadawania pytań. Prawda? Co wynika z pewnych opisanych wydarzeń. Dlaczego one się wydarzyły? Co było przyczyną, co było konsekwencją? I odpowiedź na Pana pytanie. Mówił Pan o tych, którzy byli przymuszani do działań i wydawali Żydów. Nie to jak, że byli przymuszani, że zostali postawieni w takiej sytuacji. Nie wszyscy oczywiście, ale... Więc ja sądzę, że to jest zupełnie inna sytuacja, niż ta sytuacja, w której mamy przestrzeń wyborczą. I mimo rzeczywistości okupacyjnej jest pewna przestrzeń, w której tego wyboru można było dokonać. Jeżeli jakaś, nie wiem, Polka jedzie w tramwaju i widzi swoją koleżankę Żydówkę, która wiadomo, że nie ma prawa być w tym tramwaju, że ma być za murami getta i krzyczy na cały tramwaj, o, prawda. Ale ja właśnie mówię o tym. To znaczy, były zachowania, decyzje, które nie były w sytuacji przymusu. Więc na to chciałam zwrócić uwagę. Ale ja chciałam zwrócić uwagę, że były też takie, powiedzmy, straży nocne. Ale oczywiście to jakby... Ten wątek jest poruszany troszeczkę w pracy, ale też w książce pana doktora Musiała. Nie do końca ją przeczytałem, ale tam jest, że tak powiem, w szczególności, bo jest tak. Jeszcze Piotrze? To znaczy tak, ja pozwolę sobie odpowiedzieć na Pana pytanie, bo chyba z moich przedmówców nie odpowiedział, bo nie próbował. Znaczy, trudno wyrokować, jak będzie wyglądała w przyszłości ta debata, ale no, patrząc na przeszłość, to ja mogę powiedzieć, że nie będzie znowuż takiego przechylenia wahadła w stronę zajmowania się tylko i wyłącznie kolaboracją, jak to było, ani tylko i wyłącznie sprawiedliwymi. Po debacie wokół książki Jana Grossa wszyscy już przyjęli do wiadomości, że byli Polacy, którzy mordowali. Teraz myślę, że to jest takie przypomnienie od sprawiedliwych, którzy zostali zapomnieni może przez jakiś tam czas. Więc będzie i moim zdaniem lepiej niż jest. Jestem optymistą tutaj. Natomiast to będzie zależało od tych wielu czynników, o których mówiliśmy. Co do zmiany perspektywy, myślę, że tak, to jest konieczne. I przypomniała mi się taka książka, pewnie Państwo znacie ją, Filipa Zimbardo, pod tytułem Efekt Lucyfera, jak dobrze ludzie czynili zło. To nie ma już z nami pani, która zadała to pytanie. A jest, tak.
właśnie Filip Zimbardo próbuje tłumaczyć ten mechanizm taki racjonalizacji uczestnictwa w zbrodni, potem oczywiście zbrodni, tłumaczenia sobie, dlaczego muszę to zrobić, tak, i tak dalej, i tak dalej. I no, ten wątek jest kluczowy do zrozumienia tego, co się wydarzyło i do kształtowania postaw. Oczywiście na oparciu o tą rzetelną wiedzę. To dla edukatorów, jeżeli są na sali, to polecam stronę internetową, która jest i powstała na bazie tej książki. Tam są strategie, w jaki sposób właśnie uczyć tak, żeby przeciwdziałać no, ludobójstwu, no nazwijmy to, to oczywiście też górnolotnie, ale tego typu postawą. I na koniec może też nawiążę do tego, o czym Pan mówił, tak trochę osobisty wątek tutaj, jeżeli mogę, bo ja jestem synem właśnie takiego sołtysa ze wsi podkrakowskiej, który został skonfrontowany w czasie wojny z sytuacją, o której Pan mówił. Pytanie jest, jak on miał był ograniczony, też nie, bo no, będąc sołtysem miał pewne obowiązki. I w tej miejscowości, gdzie mieszkał, ukrywała się Żydówka z córką. Jeden z gospodarzy ukrywał ją do czasu, aż no, miała pieniądze czy jakieś kosztowności. W momencie, kiedy się skończyły, postanowił pozbyć się problemu, no, na czym to polegało, poszedł do sołtysa i powiedział, słuchaj, ty masz obowiązek wystawienia tak zwanych podwodów i odprowadzenia Żydów, którzy są u mnie, do najbliższego posterunku policji niemieckiej, który był tam kilka kilometrów dalej. No i ten mój, przepraszam, nie ojciec, dziadek, przepraszam bardzo, mój dziadek powiedział w ten sposób, słuchaj, no jeżeli chcesz, to sobie idź i sam ich odprowadź. A on powiedział do niego tak, słuchaj, jeżeli tego nie zrobisz, to ja pójdę na posterunek i doniosę, że nie wykonujesz tych poleceń. No i po pewnym czasie on to zrobił, to znaczy wystawił te podwody, to był jego obowiązek i odprowadził. To była matka z córką. No i co się z nimi stało? Zostały rozstrzelane. Zostały pochowane początkowo na pobliskim cmentarzu katolickim, potem ekshumowane po wojnie, przeniesione w inne miejsce. Nie wiem dokładnie gdzie, ale co się dalej wydarzyło? To jest bardzo ważne, bo to jakby łączy tą historię też powojenną. Po wojnie członek tej rodziny, która została zamordowana, to był mąż tej właśnie pani, ponieważ to ona i jej córka, jego córka przybrana zostały zamordowane, zaczął, przyjechał, powrócił z obozu i szukać no, informacji na ten temat, co się stało. No i dowiedział się oczywiście, jaka była historia. I spotkał się z moim dziadkiem, też nawet pytał o to i tak dalej. No i wszystko, no i dowiedział się tyle oczywiście, ile było możliwe. Potem był proces na podstawie właśnie tych tak zwanych sierpniówek. No i mój dziadek został skazany na kilka lat więzienia, odsiedział. Pozostali właśnie ten szmalcownik, który wydał, został skazany na dożywocie, ale dożywocie zostało potem darowane w czasie amnestii. I znaczy wszyscy wyszli oczywiście potem z więzienia. Był taki ciekawy wątek, że po zmianach ustrojowych ten, który przechowywał Żydów, a potem ich wydał, starał się nie on, tylko jego rodzina o rehabilitację. Dlaczego? Ponieważ był jednocześnie partyzantem oddziałów lokalnych, bardzo prominentnym dowódcą jednego z oddziałów. Nie zgodzono się na rehabilitację tego wyroku, ale to dowodzi też, no, jak wyglądała ta sytuacja. Z jednej strony walczył w podziemiu z Niemcami, z drugiej strony się wzbogacał na Żydach, początkowo pomagał, potem ich wydał. To też pokazuje, jak te postawy się zmieniały w czasie wojny. Trudno mi wyrokować, oceniać go tak, ale zobaczcie Państwo, jak płynne to było. I teraz ja sobie ciągle zadaję pytanie na temat tego mojego dziadka, tak, na ile on mógł, cokolwiek on mógł zrobić, czy też nie. Nie mam odpowiedzi, to powiem wprost. Teraz jeżeli chodzi o pamięci tego wydarzenia, to też wam Państwu powiem, że przez długi czas to był taki temat dosyć ciężki w rodzinie. To mój ojciec, on mi to powiedział przed śmiercią jeszcze i nie zdążyłem go dokładnie zapytać o szczegóły, ale ja wiedziałem, że jest jakaś historia w rodzinie, która jest ciężka.
którą no, trudno jest przepracować. I pytałem się, wtedy, kiedy już się zacząłem zajmować Żydami, historią Żydów, to były lata 80. i początek lat 90., no to pytałem się, jak to było u nas tam w tej miejscowości, ile było Żydów, gdzie mieszkali i tak dalej. No, okazało się, że było ich bardzo mało, to były dosłownie jedna, może dwie rodziny, które prowadziły sklep. Oni uciekli przed Niemcami na wschód, przeżyli. Natomiast ta rodzina, o której mówiłem, że została zamordowana, mieszkała w pobliskiej miejscowości i prowadziła młyn. Dowiedziałem się, że bardzo dobre były relacje między nimi. Stąd też poszli o pomoc do tegoż właśnie dowódcy oddziału partyzanckiego, dlatego że był zaufanym człowiekiem, przyjacielem rodziny, więc to jeszcze bardziej komplikuje całą sytuację. Bardzo dobre relacje. A można spytać, jak to nie znajdujące, ale jaka miejscowość? Miejscowość Wieniec. To jest gmina Gdów, powiat Wielicki, niedaleko. Ale do czego zmierzam? No, chciałem pokazać, jaka ta sytuacja była trudna i jaka pamięć o tej sytuacji, znaczy obarczoność została, no moja rodzina jakby. Ja pytałem, ojciec nie chciał wiele mówić, mówił, że tylko byli Żydzi i wyjechali. Potem się dowiedziałem, że dziadek był przez pewien czas w więzieniu, pytałem się dlaczego. Potem się pytałem, jak się stało, że on wyszedł, no wyszedł, zmarł, nigdy nie poznałem go i tak dalej. No. I też nie miałem takiej śmiałości, odwagi, żeby pytać dokładnie, ale wiedziałem, że coś jest. I moja mama tam troszkę też rąbka tajemnicy uchyliła. I kończąc już ten wątek i nawiązując do tematu naszej dyskusji i debaty, ja jestem wdzięczny Centrum Badań nad Zagładą i temu, co oni zrobili, bo jeden z artykułów, który się tam ukazał w roczniku, tak, studia nad zagładą, właśnie był o tej historii mojego ojca. Ojciec zmarł, dlatego ja się dowiedziałem dzięki autorce tego tekstu i dzięki temu artykułowi, jaka była moja historia rodzinna. Nie wiem, na ile ona wpłynęła na moje zainteresowania. Tak już mówiąc z pewnością, to jakieś tam miało przełożenie, może nieświadome, podświadome, ale to a propos tego, co pan mówi, że jak mówimy o tym czasie, to powinniśmy być, jakby to powiedzieć, uczuleni na te wszystkie niuanse, które były i na ile one też wpływały na postawy ludzi. Nie możemy jednoznacznie oceniać i tak. Tylko profesorowi dodam, że udało mi się doprowadzić do wręczenia, do przyznania medalu sprawiedliwemu z Kamyka. O, no to, do, to jest 5 kilometrów. Tak, sąsiadująca. Tak. Bardzo dziękuję Piotrze za tę historię. I chyba trudno szukać jakiegoś podsumowania dzisiejszej dyskusji, ponieważ to, co ty przez ostatnich parę minut opowiedziałeś, to jest jakby takie zdjęcie sytuacji, które jak przekrój warstw skały, różne warstwy społeczne, psychologiczne, moralne się na siebie nakładają. I to, co historyk nie nauczy młodego człowieka, jak być dobrym, ale historyk może nauczyć zadawać pytania. I ta sytuacja, o której powiedziałeś, ona prowokuje do zadawania pytań i próbowania wyśledzenia czegoś, co ja sobie tu w paru miejscach notowałem jako procesy społeczne, ale też procesy psychologiczne, jakie w jednostce zachodzą. I piekło podejmowania wyborów. Piekło bycia postawionym przed jakimś wyborem. Mogę zawieść, nie zawieść. Mogę otworzyć drzwi, kiedy ktoś puka, albo nie. Myślę, że to, co wzięliście na swoje barki w tym momencie, to jest, chociaż nie wypowiedziane w ten sposób, ale ja tak to czytam, to jest próba przełożenia badań naukowych, wąskich i hermetycznych, na proces edukacyjny, w którym te wątki, które też u Państwa w pytaniach wybrzmiały, ten wątek etyczny też, życie drugiego człowieka i zadawanie pytań, to właśnie przekucie tego, co mówiliście, że już dzieje się na poziomie badań naukowych, przekucie tego na język edukacji. Bardzo Wam dziękuję za udział w tej debacie, Państwu za przybycie, za poświęcony czas. Tak się składa, że ja Państwa dobrze dość znam, więc będę mógł się przyglądać i ty wspominałeś też o pewnym procesie politycznym, który się dzieje. Być może to jest jakieś nowe otwarcie. Podręcznik, którego jesteś współautorem, z tego co wiem, jest nowa wersja jego właśnie przygotowywana.
Zachęcam Państwa do tego, żeby historyków, nie jest to przeciwko Wam, historyków rozliczać z tego, w jaki sposób oni swoją wiedzę techniczną i hermetyczną przekładają na język edukacji. Dziękuję Wam, dziękuję Państwu jeszcze raz za pytanie.